miłego słuchania życzy partner odcinka Hello Dieta. Uciążliwy dźwięk respiratora nie pozwalał mu skupić myśli. Błądził wzrokiem po ścianach, jakby nie chciał patrzeć na centralny punkt szpitalnej sali, a jednocześnie główny powód, dla którego znalazł się w tym ponurym miejscu. Z trudem powstrzymywał łzy. Choć obraz przed oczami zdawał się mętny i jakby zamglony, duszące go od środka emocje były wręcz boleśnie wyraźne. Niczym pętla na szyi, która pozbawiła jego brata ostatniego oddechu. A teraz przy życiu trzymała go tylko maszyna. Obojętny wobec smutku zlepek śrub, przewodów i metalu. Staniewski odetchnął głęboko, po czym schował drżące dłonie do kieszeni kremowego płaszcza. Wewnątrz pomieszczenia było dość ciepło, lecz Adam czuł tylko nieprzyjemny chłód. Z każdą chwilą napawał go coraz większy lęk przed utratą brata. Wiedział, że lekarze dają mu znikome szanse na wyrwanie się ze szponów śmierci, a jednak gdzieś głęboko w sercu dalej tliła się nadzieja na cud. Nieubłagany koniec zdawał się tak bliski, a jednocześnie tak daleki. Żałował każdej chwili, każdej sytuacji, w której nie poświęcał Andrzejowi należytej uwagi. Żałował wykrzyczanych w złości słów, obelg i przekleństw. Czuł pogardę do samego siebie, że mógł w jakiś sposób zapobiec tej tragedii. Najbardziej dręczyła go myśl, że prawdopodobnie już nigdy więcej nie zamieni z nim słowa, że nie będzie mu dane porozmawiać ani ponownie spojrzeć w jego pełne radości oczy. Po policzku spłynęła mu łza. Coś w nim pękło. Nie miał już siły tłamsić w sobie emocji. Może dlatego, że nie potrafił wyrzucić z pamięci widoku bruzdy wisielczej na szyi brata, a może z powodu niedomkniętych powiek, które w irracjonalny sposób sugerowały, że Andrzej za chwilę otworzy oczy i powie, że wszystko z nim w porządku. A może po prostu wciąż nie dopuszczał do siebie świadomości, że najbliższy członek jego rodziny naprawdę targnął się na życie. Za oknem powiewał delikatny wiaterek, a z ulicy ciągnął się gwar ruchliwego miasta. Kierowcy pędzili w znanych tylko sobie kierunkach, ktoś rozmawiał przez telefon, a sprzedawca warzyw głośno zachwalał swoje produkty. Adam odwrócił się i spojrzał na leżącą na biurku gazetę z datą 5 maja 1998 roku, a potem na przechodzącą obok pielęgniarkę. Następnie wykonał dwa kroki i niemrawo zapytał. Przepraszam, czy mogłaby pani podać mi coś na ból głowy? Oczywiście. Dobrze się pan czuje? Nie wygląda pan najlepiej. Staniewski pokręcił głową, a potem bez słowa osunął się na stojące pod ścianą krzesło. Nawet nie dostrzegł, kiedy pociemniało mu przed oczami, a na twarzy sperlił się pot. Nagle ścisnęło go w gardle, a serce załomotało nad wyraz boleśnie. Halo, słyszy mnie pan? Podać panu wody? Halo? Proszę pana, słyszy mnie pan? Słyszysz mnie?
Halo? Adam, ogłuchłeś? Adam! Staniewski momentalnie otworzył oczy. Przez chwilę nie wiedział, gdzie się znajduje, ani co się z nim stało. Dopiero kiedy zarejestrował głos Wolskiego, zrozumiał, że siedzi w swoim gabinecie na wygodnym fotelu, z nogami wyciągniętymi na blacie biurka. Wybacz. Zamyśliłem się. O czym to my? Odfrunąłeś. Znowu. Myślałem, że masz to już za sobą. Nie. Nie mam. Znowu myślałeś o... Te wspomnienia już chyba nigdy mnie nie opuszczą. A przynajmniej, dopóki nie pogodzę się z tą sytuacją. Szefie, to było ponad 3 lata temu. Wiem. Ale wciąż czuję, jakby to się stało wczoraj. Zresztą, nie martw się o mnie. Dam sobie radę, skupmy się lepiej na pracy. No dobrze, jak chcesz. Rozmawiałeś już z Kalterem w sprawie tych głosów u Michalińskiej? Tak. W sumie to zlecenie jest już zakończone. Nie było żadnych duchów i nic z tych rzeczy. Oględziny nie wykazały dowodów mogących potwierdzić obecności sił nadprzyrodzonych. Owszem, w budynku słychać było dziwne dźwięki, odgłosy stukania, a nawet jakieś złowrogie szepty. No ale sprawa ma podłoże raczej, nazwijmy to, ludzkie. To znaczy? No cóż, podczas kilkudniowej obserwacji domu zauważyłem, że staruszkę nachodzi grupa chłopaków. Każdy zawsze z piwem w ręku i głupim uśmiechem na twarzy. A, takie typowe osiedlowe cwaniaczki. Znasz ten typ. Wygląda na to, że znaleźli sobie świetne zajęcie na zabicie czasu poprzez straszenie starszej kobiety. Nic nowego. Powiedz lepiej, jak to rozwiązałeś. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś wnioski z naszych lekcji. Powiedzmy, że użyłem swojej mocy perswazji i nasza klientka pozbyła się problemu. Sprawa zamknięta. Staniewski zmierzył asystenta wzrokiem, po czym odpalił papierosa. Jego przenikliwe, pełne dociekliwości spojrzenie kontrastowało z pozbawioną wyrazu mimiką, jakby za wszelką cenę chciał ukryć kłębiące się w głowie emocje. Wszak w jego zawodzie czysta kalkulacja i chłodne rozumowanie były cenionymi atrybutami. Poniekąd wynikało to także z jego charakteru. Zamknięty w sobie introwertyk, a zarazem perfekcjonista, oszczędny w słowach i gestach, od zawsze podchodził do pracy zadaniowo i skrupulatnie realizował plan mający doprowadzić go do rozwiązania aktualnie prowadzonej sprawy. I zazwyczaj przynosiło to spodziewane rezultaty. Nie bez powodu przecież wyrobił sobie renomę profesjonalisty. Powietrze w gabinecie na krótką chwilę poszarzało od tytoniowych obłoków, które szybko ulatniały się przez otwarte okno. W popielniczce powoli zaczynało brakować miejsca. Wolski nie wykazywał pociągu do papierosów. Był raczej biernym konsumentem nałogu. To też od dawna przyzwyczaił się do gryzącego w gardło dymu. W gruncie rzeczy mu to nie przeszkadzało, bo i dlaczego miałby zwracać uwagę szefowi? I tak czuł się wyróżniony, że Staniewski przygarnął go pod swoje skrzydła, gdyż jak sam powiedział, dostrzegł w nim talent. Dobrze się spisałeś. Paweł uniósł głowę spod sterty papierów, chcąc podziękować za miłe słowa, kiedy niespodziewanie rozniosło się pukanie do drzwi. Następnie spojrzał w terminarz, aby upewnić się, że nie mieli zapisanej na dzisiaj wizyty i wzruszył ramionami. Nim zdążył poinformować o tym szefa, gość wychylił głowę przez próg. Pan Adam Staniewski, jak rozumiem? Zgadza się, potwierdził detektyw, po czym nie zważając na reakcję gościa,
Zaciągnął się papierosem i wypuścił dwa tytoniowe kółeczka. Można? Nie przeszkadzam? No, zapraszam. W czym mogę pomóc? Mężczyzna wszedł do środka. Rozejrzał się po pomieszczeniu, a potem skierował w stronę detektywa. Kroki stawiał nieregularnie. Wydawało się, że kuśtyka. Jego drżące powieki zdradzały zakłopotanie. Nie kwapił się do natychmiastowej odpowiedzi. Zamiast tego wziął dwa głębokie wdechy. Wyciągnął z kieszeni chusteczkę i przetarł nią spocone czoło. Nie mam pojęcia, od czego zacząć. Nigdy nie korzystałem z tego typu usług. Nazywam się Zbigniew Mazurek. Nie wiem już, gdzie szukać pomocy, bo wszyscy mnie zbywają. Dlatego pomyślałem, że może pan? Proszę powiedzieć, jakiej konkretnie pomocy pan ode mnie oczekuje. No bo słyszałem, że pan, jakby to powiedzieć, duchami się zajmuje. No, to dość duże uproszczenie, ale tak, zgadza się. To dobrze, bo ja, jakby to powiedzieć, potrzebuję kogoś, kto utwierdzi mnie w przekonaniu, że nie zwariowałem. Co pan ma na myśli? To może od początku. Przychodzę w sprawie mojej żony. Mógł pan zapewne słyszeć o jej śmierci. A dokładnie, cholera, trudno mi to nawet opisać, ale chodzi o to, że wypadła z 6. piętra naszego mieszkania. Podobno zrobiła to celowo. Podobno? No, tak przynajmniej twierdzi policja. Czytałem o tym we wtorkowej gazecie. Chodzi o zdarzenie na ulicy Paganiniego, prawda? Śledzę prasę na bieżąco, ale z tego co pamiętam, to policja odrzuciła możliwość udziału osób trzecich. Tym bardziej, że denatka Małgorzata. Moja żona. Tak. Przepraszam. Tym bardziej, że pani Małgorzata zostawiła list pożegnalny. A przed śmiercią dodatkowo podcięła sobie żyły. Tak, tak, to wszystko prawda. Policja uważa, że wyskoczyła przez okno, aby mieć pewność, że próba będzie skuteczna. Detektyw w milczeniu zgasił papierosa, po czym złączył palce na kształt piramidy i westchnął ociężale, jakby chciał oczyścić umysł ze zbędnych myśli. Przez chwilę wpatrywał się dociekliwym wzrokiem w rozmówcę, by następnie zapytać. Co w takim razie spowodowało, że podważa pan wersję o celowym działaniu pana żony? Zauważył pan może w ostatnim czasie coś dziwnego? Pani Małgorzata zachowywała się inaczej niż zwykle? Miała jakichś wrogów albo problemy w pracy? Ktoś jej groził? Nie. Nic z tych rzeczy. Policja już mnie wielokrotnie o to pytała. Tak serio, to żyło nam się naprawdę dobrze. Ja pracowałem jako doradca klienta w salonie samochodowym, a żona zajmowała się domem. Nie brakowało nam pieniędzy. Nie mieliśmy długów. W sumie to planowaliśmy przeprowadzić się na wieś gdzieś pod Lublin, bo zawsze marzyliśmy o własnym domu poza miastem. No ale wiecznie mieliśmy coś innego na głowie. Wie pan, jak to jest. A co do wrogów, nie było żadnych. Z sąsiadami utrzymywaliśmy dobre stosunki. Mieliśmy znajomych, nie brakowało nam nikogo do szczęścia. No, może poza dzieckiem. Domyślam się, że muszę panom opowiedzieć wszystko ze szczegółami, jak przebiegało nasze życie, więc nie będę niczego ukrywał. Tak, im więcej pan powie, tym łatwiej będzie nam prowadzić śledztwo. No więc staraliśmy się o dziecko od dobrych 2 lat. Nie chodzi o mnie. Żona miała pewne problemy zdrowotne, ale nie poddawaliśmy się. Lekarze twierdzili, że jest dla nas szansa, tylko musimy próbować i nie tracić nadziei. No i tak też robiliśmy. A pańska żona jak do tego podchodziła? Cóż, na początku bywało trudno. Nie mogła się z tym pogodzić.
Z czasem jednak uwierzyliśmy, że nam się uda. Oczywiście chodziliśmy też do psychologa, co w gruncie rzeczy bardzo nam pomogło. Ale przede wszystkim starałem się być dla niej dobrym mężem. Chciałem... Musiałem być dla niej wsparciem, bo wie pan... Ja ją naprawdę kochałem. Z całego serca. Dlatego... Przepraszam, ale... Nie mogę w to uwierzyć, że... Gośka mogłaby z własnej woli zrobić coś takiego. Staniewski milczał. Intuicja podpowiadała mu, że mężczyzna potrzebował teraz chwili, aby dojść do siebie. Nie zamierzał więc naciskać. Skinął tylko na Wolskiego, by ten dokładnie wszystko opisał, po czym sięgnął do kieszeni płaszcza i wyciągnął w stronę rozmówcy paczkę Marlboro. Dziękuję. Adam bez słowa podsunął mu również zapalniczkę. Po kilkunastu sekundach, gdy rozmówca wydawał się gotowy do dalszej dyskusji, detektyw zastukał palcami o blat biurka i oznajmił. Wciąż nie daje to realnych podstaw, by podważać samobójstwo pana żony. Chodzi o to, co przeczytał pan w liście pożegnalnym? Nie, tam nie było nic nadzwyczajnego. Niestety list oraz inne osobiste rzeczy zabezpieczył już prokurator, więc nie pokażę ich panu. Proszę mi jednak wierzyć, że chodzi o coś innego. W takim razie jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć? Mężczyzna przez moment wahał się z odpowiedzią. Nerwowe ruchy dłońmi sugerowały, że chciał coś z siebie wydusić, ale spojrzenie ślepo skakało po ścianach gabinetu, unikając kontaktu wzrokowego. Adam ponownie nie wywierał presji na kliencie. Przecież nigdzie mu się nie śpieszyło. Jeżeli gość stwierdzi, że jest już gotów, sam powie o wszystkim, co go nurtuje. Wolski nieraz powtarzał, że szef jest najbardziej cierpliwą osobą, jaką kiedykolwiek poznał. Jest coś dziwnego. Zresztą dlatego przyjechałem właśnie do was. Słucham. Proszę się nie krępować. W każdym innym biurze traktowano mnie jak niezrównoważonego psychicznie i odmawiano pomocy. W ciągu kilku dni odwiedziłem co najmniej 6 detektywów. Aż w końcu jeden polecił, abym skontaktował się z panem, panie Staniewski. Bo wie pan, widziałem coś. Wtedy, w oknie, gdy to się stało. Było już grubo po 19:00, kiedy zaparkowałem na osiedlu, niedaleko naszego bloku. Po robocie marzyłem, aby w końcu zjeść coś gorącego, otworzyć piwo i odpocząć z żoną na kanapie przed telewizorem, tak jak to mieliśmy w zwyczaju. A kiedy wyszedłem z parkingu i skierowałem się w stronę klatki schodowej, usłyszałem krzyk. Boże, to była moja Małgośka. Poznałbym jej głos z kilometra. Wtedy spojrzałem w górę na nasze okno i zobaczyłem, że w salonie pali się światło. Proszę mi uwierzyć, to trwało zaledwie ułamek sekundy, ale klnę się na Matkę Boską, że zobaczyłem tam jakieś... Kurwa, monstrum. Stał tam jakiś pieprzony stwór, który wypchnął moją żonę. Tylko że to nie był potwór jak z filmów czy coś. Miał ludzką sylwetkę. 2 nogi, 2 ręce. Ale głowa... Głowę miał taką... Nie wiem, zniekształconą? Niby zwierzęcą, ale... Trochę też ludzką. Z całą pewnością nie pasującą do reszty ciała. A do tego był jakiś taki niewyraźny. Jak wyglądał ten stwór? Jeżeli to ma pomóc, to mogę go panu nawet naszkicować. Nie zapomnę tego widoku chyba do końca życia. Oczywiście.
To bardzo ułatwi nam sprawę. Proszę, tutaj ołówek. I notes. Przez kolejne kilka minut trwali w milczeniu, pozwalając, by klient w pełni oddał to, co ujrzał tamtego wieczoru. W międzyczasie Wolski wertował prasę w poszukiwaniu artykułów o rzekomej samobójczej śmierci 30-letniej kobiety, a Staniewski powoli spacerował po gabinecie. Od zawsze powtarzał, że najlepiej myśli mu się w ruchu. Gdy wreszcie Mazurek uniósł wzrok znad kartki papieru, westchnął i niechętnie przyznał. No, nie mam niestety talentu do rysowania. To bez znaczenia. Chodzi o to, aby mniej więcej naszkicował pan tego demona. To pomoże nam zawęzić zakres poszukiwań. To taki ogólny obraz, bez szczegółów, ale... Zaraz... Demona? Mhm. Myślałem, że... Tylko demony działają z intencją na szkodę ludzi. Co prawda rzadko zdarza się, aby werbalnie atakowały ofiary. Dlatego sądzę, że możemy mieć do czynienia z bytem wyższego rzędu. Nic z tego nie rozumiem. Co ma pan na myśli, mówiąc byt wyższego rzędu? No, na razie to tylko domysły. Nie chcę wysnuwać pochopnych wniosków, ale patrząc na rysunek, sądzę, że pańską żonę zaatakowało coś niezwykle groźnego. Mazurek aż pobladł, kiedy zdał sobie sprawę, że detektyw powiedział to z pełną powagą. W jego głosie nie było ani grama śmieszności, czy choćby drwiny w kierunku rozmówcy. Wiedział, że w sprawach paranormalnych nie ma miejsca na głupie żarty. Tym bardziej, że sam wielokrotnie odczuł na własnej skórze potęgę złych sił. Czyli wierzy mi pan? Nie robi pan sobie ze mnie żartów, jak ci wszyscy inni pseudodetektywi? Nie. I proszę mi wierzyć, że zrobię wszystko, aby ustalić, jakie monstrum stoi za śmiercią pana żony. Naprawdę? Pomoże mi pan? Tak. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Już powoli odchodziłem od zmysłów. Myślałem nawet, że to wszystko tylko mi się przywidziało, że może mój mózg sobie to jakoś wymyślił z nadmiaru emocji, że przez ten krzyk... Właśnie. I to jest kolejny dowód w tej sprawie. Nie zna pan zapewne policyjnych statystyk, ale proszę mi uwierzyć na słowo. Praktycznie nie zdarza się, aby samobójcy skaczący z okna wydawali z siebie jakiekolwiek odgłosy. Oni dokładnie wiedzą, po co to robią i co za chwilę nastąpi. Krzyk na miejscu zdarzenia zawsze budzi wątpliwości. Skoro pan tak uważa, myślałem, że wizyta u pana pozwoli mi nieco pogodzić się ze stratą żony. Ale teraz mam jeszcze większy mętlik w głowie. W sumie to nie wiem już, co gorsze. To, że Małgośka naprawdę odebrała sobie życie? Czy podejrzenie, że zabił ją jakiś potwór? Panie Mazurek, niestety nie możemy cofnąć tego, co się stało. Nikt nie jest w stanie. Niemniej jednak prosi pana, bym dowiedział się, jaka jest prawda. I zrobię to. Na tym polega moja praca. Dlatego, jeżeli pan pozwoli, chcielibyśmy obejrzeć mieszkanie, w którym doszło do tragedii. Im szybciej, tym lepiej. Czy moglibyśmy zatem... Tak, tak, tak. Naturalnie. Dobrze. Proszę na nas poczekać na zewnątrz. Muszę przygotować sprzęt. Zajmie to kilka minut. Akurat zdąży pan zapalić. A ty, Paweł, przygotuj plazmator. Musimy mieć pewność, że to, co zaatakowało ofiarę, nie pochodzi z tego świata. Zanim przekroczyli próg ośmiopiętrowego bloku, przepuścili w drzwiach zgarbioną staruszkę, która na uprzejme dzień dobry
Odburknęła pod nosem coś niezrozumiałego i skręciła w prawo w kierunku osiedlowego sklepu. Mazurek zignorował jej zachowanie. Wzruszył tylko ramionami i zaprosił detektywów do budynku, po czym odprowadził kobietę wzrokiem. Kiedy znaleźli się na 6 piętrze, z głośników windy rozległa się przyjemna melodyjka, a drzwi otworzyły się z mechanicznym trzaskiem. W tym samym czasie Staniewski skinął na Wolskiego, aby ten przygotował się do tworzenia notatek, po czym cała trójka weszła do eleganckiego, urządzonego w nowoczesnym stylu mieszkania. Wewnątrz mieściły się pokój gościnny z wielkim, umiejscowionym na środku stołem, sypialnia, skromna kuchnia oraz pomalowana na kremowo łazienka z prysznicem. Całość charakteryzowała się minimalizmem. Próżno było tu szukać nadmiaru dekoracji czy zbędnych bibelotów. Jedyny walor estetyczny znajdował się na ścianach w postaci abstrakcyjnych obrazów, które z całą pewnością nie kosztowały mało. Wszystkie opatrzone były inicjałami autora, TM. Prokurator przeprowadził już oględziny mieszkania, ale proszę, proszę, dziękuję. Niech panowie się rozejrzą. Nie będę panom przeszkadzał. O, nie, nie, przeciwnie. Będziemy pana potrzebować. Proszę na początku pokazać, w którym miejscu znajdowało się to monstrum, które pan zauważył. Tutaj? Przy balkonie? Tak, tak, dokładnie. Rozumiem. Musimy zatem przeprowadzić teraz serię badań. Całość zajmie około 30 minut. Paweł, podaj plazmator. Asystent bez słowa wykonał polecenie, a następnie poprosił klienta, by ten odsunął się na 2 metry. Co to za ustrojstwo? To urządzenie, proszę pana, służy głównie do pomiaru wysokoenergetycznych cząstek beta oraz bada poziom ektoplazmy, o ile ta oczywiście występuje. Dzięki temu będziemy wiedzieli, czy w ostatnim czasie znalazło się tu coś, co nie powinno wydostać się zza światów. Mówiąc krótko, chcemy sprawdzić, czy naprawdę widział pan demona. I to coś ma niby wykryć obecność duchów? Odparł mężczyzna, lecz w tej samej chwili urządzenie wydało z siebie serię krótkich, acz głośnych dźwięków. Ile? Zapytał Wolski, gotowy do sporządzenia zapisków. 100, 115. Ale ciągle rośnie. O co chodzi? 130. Co to za liczby? Odczyt ektoplazmy na poziomie 130 jednostek. Co to znaczy? Aby mieć pewność, że to miejsce nawiedziła postać z innego wymiaru, potrzeba około 40. A tu mamy przekroczoną normę 3-krotnie. Czy to oznacza, że... Tak, ale nie mamy jeszcze pewności, czym było to coś. Wiemy tylko, że zdecydowanie nastąpił tu atak jakiegoś paranormalnego bytu. Potrzebujemy jednak przeprowadzić kolejne badania. Pozwoli pan, że rozstawimy więcej sprzętu? Musimy zebrać dowody. Tak, tak, oczywiście. Dobrze. Paweł, zajmij się tym. Później trzeba będzie także przepytać sąsiadów. Może zauważyli coś niezwykłego. Ja w tym czasie przeskanuję pozostałe pomieszczenia. Mam wrażenie, że znajdziemy tu coś niezwykłego. Po tym, jak drzwi zamknęły się z nieprzyjemnym dla ucha trzaskiem, Przemek ściągnął najpierw lewy, potem prawy but, a następnie powiesił skórzaną kurtkę na wieszaku. Już na wejściu dopadł go smród dawno niewietrzonego mieszkania oraz wyczuwalna woń wczorajszej imprezy. Przez te wszystkie lata studenckiego życia zdążył przywyknąć do podobnych zapachów, ale z przyzwyczajenia otworzył okno w kuchni i zaczerpnął w płuca powiew świeżego powietrza. Po mieszkaniu rozchodził się jedynie dźwięk jego kroków. Żadnych rozmów czy odgłosów stukania w klawiaturę. Nawet muchy zdawały się latać bezszelestnie nad porozrzucanymi po podłodze puszkami piwa. Oznaczało to, że Maciej, współlokator, nie wrócił jeszcze z zajęć, albo siedział u tej swojej marioli i razem uczą się do egzaminów,
Ta myśl przyprawiła Przemka o głupkowaty uśmiech. Wreszcie odrobina ciszy. Pomyślał, po czym wyciągnął z lodówki butelkę żywca. Słońce chyliło się ku zachodowi, ozdabiając niebo poświatą czerwieni, niczym po wybuchu bomby atomowej. O tej porze ruch na mieście był mały, a większość okolicznych mieszkańców już dawno powróciła do swych domów. Na szczęście stacja, w której mieszkał Przemek, znajdowała się na dość spokojnym i małym osiedlu. Toteż nieczęsto zdarzały się tu nocne imprezy, nie licząc ich własnych. Tego właśnie oczekiwał 20-letni student ekonomii. Świętego kurwa spokoju. Nie dość, że z jednej strony męczyła go matka, by w końcu dorósł i wziął się za siebie, to z drugiej ciągle czegoś od niego oczekiwali na uczelni. A to przygotuj projekt na zaliczenie, naucz się interpretować prawo Philipsa albo przeczytaj dwa rozdziały nikomu niepotrzebnego podręcznika ekonometrii. Ileż można? Przecież jest młody, przystojny. Powinien uganiać się za dziewczynami i po prostu korzystać z życia. Ale nie, bo przecież czeka na niego świetlana przyszłość i praca w dobrze płatnej firmie. Bzdura. Nie potrafił zliczyć, ile to już razy słyszał podobne dyrdymały. Na samą myśl o nauce i piątkowym egzaminie zrobiło mu się niedobrze. Postanowił więc wrzucić na luz i po prostu się odprężyć. Zaczął od kilku łyków chmielowego nektaru, a później odpalił schowaną na specjalną okazję jedną z wielu cygaretek. Nie był nałogowym palaczem, smrodził raczej okazyjnie, a przy każdym zaciągnięciu odczuwał nieprzyjemne gryzienie w gardło. Niemniej traktował palenie jako swego rodzaju nagrodę. Po pierwszym piwie przyszła kolej na następne, a po nim zmęczone ciało zażądało odrobiny relaksu na kanapie. Nie zamierzał się sprzeciwiać własnym potrzebom. Oderwał się więc od kuchennego parapetu, wystawił popielniczkę za okno i podreptał w kierunku salonu. W połowie drogi przystanął na moment, gdyż z zewnątrz dobiegło go ciche pukanie do drzwi. Z początku pomyślał, że tylko mu się zdawało, ale kiedy dźwięk zabrzmiał ponownie, pociągnął łyk piwa i westchnął ciężko. Kogo do cholery niesie? Parsknął pod nosem, dając wyraz niezadowoleniu. Boże, ten idiota pewnie znowu zapomniał kluczy. Kto tam? Nie otrzymał odpowiedzi. Stał tylko bezczynnie, wpatrując się ślepo w drzwi, co tylko bardziej go rozjuszyło. No kto tam do cholery? Najwyraźniej ktokolwiek znajdował się na zewnątrz, nie zamierzał odpowiedzieć. Niestety brak wizjera uniemożliwiał Przemkowi ujrzenie gościa, dlatego po chwili namysłu i głębokim oddechu przekręcił górny zamek, a potem pociągnął za klamkę. Niestety, wychynął głowę za próg. Ku jego zdziwieniu dostrzegł tylko niewyraźną sylwetkę zbiegającą po schodach, której towarzyszył głośny, dziecięcy śmiech. Kurwa, cholerne dzieciaki! Wypadź stąd! Nie mam ochoty na żarty! Wrzasnął wściekle, po czym zamknął za sobą drzwi z takim impetem, że niemal zabolało go w uszach. Teraz potrzebował odreagować jeszcze bardziej niż wcześniej. Owszem, mógłby po prostu sięgnąć po kolejnego browca i odpalić Pegasusa, ale po chwili namysłu wpadł mu do głowy lepszy pomysł. Na samą myśl aż wykrzywił wargi w koślawym uśmiechu. Kąpiel w wannie z wypełnioną po brzegi gorącą wodą oraz unoszącymi się na powierzchni bąbelkami. O tak, tego mi właśnie potrzeba, stwierdził w myślach, po czym skierował kroki w stronę niewielkiej łazienki. Mieszkanie może i było skromne, ale w zupełności spełniało swą funkcję. Na dobrą sprawę Przemek cieszyłby się nawet, gdyby miał do dyspozycji jedynie łóżko, telewizor i stary komputer.
No i lodówkę oczywiście. Dla poprawy humoru odpalił na MP3 ulubioną składankę polskiego rapu. Nic tak go nie odprężało jak pseudogangsterskie wersy o nienawiści do policji. Sam kiedyś próbował sił w muzyce, ale z braku wyczucia rytmu i nagannej dykcji szybko porzucił ten pomysł. Tym bardziej, że w młodzieńczych latach i tak nie miał za wiele czasu na hobby, gdyż wolał imprezować lub jeździć z przyjaciółmi na plenerowe koncerty, po których często wracał z podbitym okiem lub rozciętą brwią. Mimo to wspominał tę akcję z sentymentem. Wanna nieśpiesznie wypełniała się gorącą wodą, z przyjemnym odgłosem szumu, niczym z wodospadu Niagara. Gęsta piana zasnuwała dno, zachęcając do kąpieli. Przemek czekał cierpliwie, co chwila racząc się goryczkowym trunkiem. Odziany już jedynie w bokserki, wpatrywał się mętnym wzrokiem w lustro, jakby chciał przyłapać swe oblicze na jakimś ruchu, którego nie wykonał. Powoli zaczynało mu się kręcić w głowie. Uwielbiał ten stan delikatnego podpicia, kiedy jeszcze myślał świadomie, ale do głowy zaczynały docierać głupie pomysły. Po 2 minutach zakręcił kurek i dopił piwo. Żeby upewnić się, że woda nie jest za gorąca, na początek zamoczył tylko stopę. Ku jego uciesze temperatura była idealna, co skwitował szerokim uśmiechem i bez wahania zanurzył się cały, pozwalając, by ciało ogarnęło przyjemne ciepło. Gdyby mógł, leżałby w tej pozycji godzinami, nie myśląc kompletnie o niczym. Do tego odpalił kolejną cygaretkę, co w połączeniu z buzującym w żyłach alkoholem skutecznie zmąciło świadomość i pozwoliło umysłowi zignorować udręki ciężkiego dnia. Minuty relaksującej kąpieli ciągnęły się niczym wielosezonowa telenowela. Woda zaczynała powoli stygnąć, więc Przemek odkręcił ponownie kurek, a dla lepszego efektu zbełtał powierzchnię, tworząc jeszcze większą ilość piany. Wtem, kiedy umościł się w idealnej pozycji, znowu dobiegł go odgłos pukania. Tym razem natomiast pozostał obojętny wobec irytującego dźwięku. Nie miał ochoty ani na przerywanie kąpieli, ani na użeranie się z dzieciakami. Zamiast tego podgłośnił muzykę i zanurzył się cały pod wodą. Wyobraził sobie nawet, że nurkuje gdzieś w głębinach oceanu, a wokół niego przepływają najróżniejsze, nieodkryte jeszcze morskie okazy. Po kilku sekundach zaczęło mu brakować powietrza. Wsparł się więc na łokciach z zamiarem wynurzenia. Lecz poczuł blokadę, jakby jego plecy przykleiły się do dna wanny. Instynktownie otworzył oczy. Z początku dostrzegł tylko unoszącą się nad nim pianę, ale kiedy wytężył wzrok, jego oczom ukazała się rozmyta sylwetka mężczyzny, która wpatrywała się w niego ostrym, przenikliwym spojrzeniem, zaledwie kilka centymetrów od jego twarzy. To wywołało w nim niekontrolowany atak paniki. Próbował krzyknąć, lecz do jego ust momentalnie wkradła się woda, przez co tylko się zakrztusił. Ręce i nogi miał sztywne. Nie mógł nimi poruszyć, jakby jego ciało owładnął paraliż. Oczy zaczęły piec od nadmiaru płynu do kąpieli, a płuca coraz usilniej domagały się dostaw powietrza. Nic jednak nie mógł zrobić. Nieznajomy, choć wcale go nie dotykał, pozbawił go możliwości obrony i po prostu stał, cierpliwie czekając na nieuniknione. Dla Przemka natomiast każda sekunda zdawała się niekończącym koszmarem, bezowocną walką o życie, której nie miał szans wygrać. Powoli docierało do niego, że jeżeli w ciągu kilku chwil nie zaczerpnie powietrza, zginie.
To tylko spotęgowało paniczne ruchy, ale nie wpłynęło na siłę, która trzymała go na dnie niczym niewidzialne macki ośmiornicy. Dźwięki i obraz zlały się w jedną całość. Krzyk, który nie wybrzmiał z ust Przemka, przepełniał teraz jego umysł, niemal zagłuszając trzeźwość myślenia. I kiedy pociemniało mu przed oczami, zdążył tylko ujrzeć zbliżającą się do jego czoła rękę, z której wystrzelił jaskrawy promień światła, a potem... Potem poczuł, że umiera. Czuł, jak ulatuje z niego życie, jak traci młodość i żwawość. Miał wrażenie, że cofa się w rozwoju do momentu porodu. Jak odbierana jest mu zdolność mówienia i wyrażania swoich potrzeb. W ostatnich sekundach żywota próbował odszukać w pamięci najlepsze chwile swojej krótkiej egzystencji, ale nie potrafił. Nie był w stanie zobrazować sobie rodziców, przyjaciół, ani żadnego wspomnienia z dzieciństwa. Widział za to jedynie wykrzywioną twarz napastnika. Nim całkowicie ogarnęła go cisza nicości, zdążył zarejestrować jeszcze dźwięk włączanej suszarki. Nic tak nie irytowało Wolskiego jak odgłos stukania palcami o biurko. Niestety odruch ten często towarzyszył Staniewskiemu, gdy popadał w zamyślenie lub analizował nowe informacje w ramach prowadzonego śledztwa. Nie inaczej było tym razem. Zawsze to jakiś trop. No cóż, mieszkańcy nie widzieli nic konkretnego, żadnych podejrzanych dźwięków czy niecodziennych zachowań. Mamy tylko relacje staruszki z bloku naprzeciwko oraz opis dziwnego gościa wychodzącego w pośpiechu z klatki schodowej. No, niestety, sąsiad z czwartego piętra nie zauważył niczego więcej. Dwumetrowy i chudy jak patyk rudzielec, od którego capiło szczurami, lub dostawca jedzenia, który w ciągu godziny dwukrotnie odwiedził ten sam blok i zniknął chwilę przed rzekomym zabójstwem. Nie brzmi to jakoś wiarygodnie, ale lepsze to niż nic. Może warto to sprawdzić, choć równie dobrze może być to ślepy zaułek. Na razie i tak błądzimy po omacku, więc powinniśmy rozpatrzeć wszystkie poszlaki. Dobrze, zbadam te tropy. Zacznę od dostawcy pizzy. Świetnie. Zdaj mi raport, gdy dowiesz się czegoś konkretnego. Jasne. A tak zmieniając temat, to w sumie dziwne, że aparatura nie wykazała nic więcej oprócz wysokiego poziomu ektoplazmy. To prawda. Wygląda to tak, jakby napastnik pojawił się w mieszkaniu na kilka sekund, a potem dosłownie wyparował. Znasz jakieś byty, które mogłyby tego dokonać? Przychodzi mi na myśl Bezkost, Noken albo jakiegoś rodzaju Mara. Choć tak naprawdę to może być wszystko. Trudno obecnie stwierdzić. Mamy za mało poszlak. Niemniej jednak skontaktuję się z Kalterem, gdy odkryjemy coś, co pozwoli nam zawęzić zakres poszukiwań. Na razie szukamy dalej. Stanisław Kalter. Znany i szanowany przedstawiciel mistycznego świata. Medium i specjalista od zjawisk paranormalnych w jednym. Sądzisz, że i tym razem nam pomoże? No, z pewnością. Znamy się przecież od lat. Jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. W porządku. Chciałbym mieć kiedyś taką wiedzę jak on. A czytałeś może ostatnią jego książkę? Nie. Nie? No dobrze. To wracając do sprawy. Skoro i tak badamy sytuację, to poszperam trochę w prasie i policyjnych raportach. Może natknę się na coś ciekawego. Paweł, mamy już 2001 rok, a ty dalej unikasz komputera? Mówiłem ci, że trzeba iść z duchem czasu. Świat nie stoi w miejscu.
My też nie powinniśmy. Wiem, ale łatwiej mi się myśli, gdy mam co trzymać w dłoniach i czuję zapach papieru. Poza tym nigdy nie narzekałeś na moje metody pracy. Owszem, ale czasem warto coś zmienić. Zresztą, pogadamy o tym później. Jestem umówiony z Goliatem. Spróbuję dowiedzieć się, co słychać na mieście. W razie czego, będę pod telefonem. Autobus linii 161 zatrzymał się na przystanku równo o 21:15. Wysadził pasażerów. Zaczekał minutę, po czym ruszył w dalszą drogę, ignorując biegnącą z daleka dziewczynę, która w geście pozdrowienia wyrzuciła kilka przekleństw w stronę kierowcy. Staniewski w tym czasie siedział w fotelu służbowego Audi, oddalonego jakieś 15 metrów od przystanku, i cierpliwie palił Marlboro. Obserwując okolice, miał wrażenie, że przez otwarte okno wraz z dymem ucieka również jego dobry humor. Nie lubił tego miejsca. Zapuszczał się tu tylko w wyjątkowych sytuacjach, zazwyczaj gdy wymagało tego śledztwo. Kiedy skończył palić, wyrzucił niedopałek na ulicę. Wysiadł z auta i ostrożnie zamknął drzwi. Przynajmniej pogoda dopisywała tego wieczoru. W pobliżu nie kręciło się dużo ludzi. Gdzieniegdzie tylko pojawiali się studenci albo spacerujący z psami mieszkańcy okolicznych bloków. Próżno było szukać tu matek z dziećmi czy emerytów. Okolica nie zachęcała renomą. Zapewne za sprawą znajdujących się niedaleko akademików, a co za tym idzie, częstych imprez. Staniewski bez skrępowania maszerował przed siebie. Na rogu nad Bystrzyckiej i Zana przeszedł przez przejście dla pieszych na wybrakowany chodnik po drugiej stronie ulicy, a potem wkroczył przez trawnik na znajdującą się poniżej ścieżkę. Droga prowadziła go do obskurnego, ceglanego budynku z rosnącymi na posesji tujami. Tuż obok znajdowały się rozłożone parasole oraz kilka pustych stolików. Przed lokalem stało dwóch Azjatów, którzy byli tak zajęci rozmową, że nawet nie zwrócili uwagi na mijającego ich detektywa. Kolejne pomieszczenie kończyło się stromymi schodami. Z dołu dobiegały przytłumione odgłosy rozmów oraz cicho pobrzękujące radio. Staniewski lekko zwolnił i sprawnym ruchem odpalił kolejnego papierosa. Płomień zapalniczki nieznacznie rozświetlił panujący w pomieszczeniu mrok, lecz zanikł po chwili, jakby ugaszony panującą tu gęstą atmosferą. Proszę, proszę, dawno nas nie odwiedzałeś, panie detektywie. Czołem, Staśku, jakoś nie było mi po drodze. Co więc sprowadza cię do nas tym razem? Uzupełniasz zapasy? Mamy świeżą dostawę srebrnych kul oraz wyciąg z mandragory. Dopiero co uważony, po znajomości spuszczę trochę sceny, może innym razem. Przychodzę do Goliata, szukam informacji. A, tak, naturalnie, jakżeby inaczej. Nie krępuj się, jest u siebie, tylko wiesz. Tak, wiem. Adam bez zbędnej dyskusji wyciągnął z kabury pistolet i odłożył go na stół przed sobą, po czym uniósł dłonie i wykonał powolny obrót o 360 stopni. Mężczyzna znajdujący się po drugiej stronie krat sięgnął przez okienko po broń, a następnie za pomocą przycisku otworzył wielkie metalowe drzwi prowadzące do innego pomieszczenia. Baw się dobrze. Przed oczami Staniewskiego ukazała się szeroka sala ze zwisającymi lampionami oraz rząd drewnianych stolików. Nad każdym z nich wisiał obraz przedstawiający smoki lub historyczne bitwy. W rogu pomieszczenia znajdowało się pięciu Azjatów. Dwóch z nich grało w bilard. Reszta rozmawiała ze sobą w niezrozumiałym dla Adama języku. Staniewski stanął na moment pośrodku sali. Zaciągnął się papierosem, a potem usiadł przy jednym ze stolików.
Nie musiał długo czekać, by dosiadł się do niego wychudzony mężczyzna w kapturze, o sinych ustach i krótko przystrzyżonej koziej bródce. Słyszałem, że mnie szukasz. Tak. Mam do ciebie pewną sprawę. Dobrze, dobrze. Czego potrzebujesz? Informacji, jak zwykle. Zdajesz sobie sprawę, że po ostatniej akcji moje kontakty uległy ograniczeniu. Nie mogę się już tak wychylać. Zbyt duże ryzyko. Wiem. Dlatego nie przychodzę z pustymi rękami. Mam tu coś, co zachęci cię do rozmowy. Staniewski wyciągnął z kieszeni płaszcza mały, foliowy woreczek ze złotym proszkiem. Tak, tak, tak. Dobrze, słucham więc, o co chodzi. Dzieje się coś na mieście? Słyszałeś może o jakichś nowych gościach? Ano, coś tam słyszałem, ale to nic pewnego. Co konkretnie chcesz wiedzieć? Obiła ci się o uszy wiadomość o samobójstwie na Paganiniego? Kobieta wyskoczyła z 6. piętra. Zginęła na miejscu. Coś tam słyszałem, coś tam wiem. Ale nie za dużo. O, zamieniam się w słuch. Chodzą plotki, że mamy nowego gracza. Nikt nie wie dokładnie, kim jest i jaki ma motyw. Ale podobno zjawił się znikąd i od razu przeszedł do działania. Cwana z niego bestia, skuteczna i nieuchwytna. Humanoid? Hmm? Prawdopodobnie, bo kurewsko inteligentny. Nie sposób go namierzyć. Starannie zaciera ślady, więc sam wiesz. Więcej nie wiem. Tylko tyle? Tak, naprawdę. Zresztą nie mogę się wychylać. Po tym, co tu się ostatnio działo... Tak, 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 już wspominałeś. Stwierdzam tylko fakt. Słuchaj, wiesz, jak trudno teraz zdobyć sproszkowane rogi demona, prawda? Zadałem sobie nie lada trudu, by załatwić chociaż pojedynczą dawkę. A to, co mówisz, nie jest warte nawet spojrzenia na towar. Więc jak będzie? Przypomnisz sobie łaskawie coś jeszcze? Nie mogę. Nie mogę. Zbyt duże ryzyko. Cholera jasna, dobra. Przekonałeś mnie. Ale jakby co? Nie słyszałeś tego ode mnie. No oczywiście, jak zawsze. Dobra, więc słuchaj. Koleś ma na koncie podobno 3 ataki, z czego głośny zrobił się tylko jeden. Ten z babką, co wyskoczyła z okna. To była jego 2. akcja, przynajmniej tak się mówi w kuluarach. Za pierwszym razem nafaszerował grubasa lekami i wypełnił bęben alkoholem. Efekt raczej oczywisty. A 3? Tego nie wiem. Ponoć zaciukał jakiegoś studenta. Świeża sprawa. Wiadomo, kto to jest i jaki jest jego cel? Nie. Jak mówiłem, zjawił się znikąd i chuj wie, dlaczego zabija. Słyszałem za to, że działa sam. Dobór ofiar raczej przypadkowy, ale może ma swój schemat. Trudno powiedzieć. Tak czy inaczej nie jest to człowiek. No, chyba że jakiś ninja, bo nie idzie go zidentyfikować. To już wiem. A, no i jest coś jeszcze. To droga informacja. Warta towaru. Śmiało. Wszystko łączy jeden mianownik. No, oczywiście nie przeczytasz o tym w gazetach, ale ptaszki ćwierkają, że podczas sekcji zwłok ofiar wykazano znaczne uszkodzenia mózgu. Tak jakby koleś robił im sieczkę w głowie. To znaczy? No, kurwa, domyśl się. On masakruje ich mózgi od środka. To chcę powiedzieć. Jakby pstryknięciem palca był w stanie zamienić kogoś w niedorozwiniętego debila. Cyk! I twój mózg nadaje się do śmietnika. A potem tylko wieńczy dzieło w jakiś kreatywny sposób, aby zatuszować ślady. W ostatnich chwilach życia ofiara nie zdaje sobie nawet sprawy, że ktoś przemienił ją w warzywo.
chytre, co nie? Adam nie dodał od siebie nic więcej. Spojrzał tylko z pogardą na zakapturzonego mężczyznę. Przysunął w jego kierunku woreczek z proszkiem, po czym bez pożegnania wstał od stołu i skierował się w stronę wyjścia. Powiew zimnego, nocnego powietrza wkradał się do pokoju przez uchylone okno. Krople dudniły o parapet. Błyskawice cięły niebo, a Staniewski wpatrywał się ślepo w poruszane wiatrem drzewa. Lubił deszcz i odgłosy burzy. Dźwięki te przypominały mu dzieciństwo, kiedy to razem z bratem zostawał sam w domu, gdy matka wychodziła na nocną zmianę do pracy. Nie mieli dziadków, a tym bardziej ojca, którzy mogliby się nimi zająć. Może gdyby pieczę nad nimi sprawował ktoś jeszcze oprócz Matuli, ich życie potoczyłoby się innymi torami. A tak? Musieli dorosnąć szybciej niż rówieśnicy i przejąć odpowiedzialność za swój los. Mówi się przecież, że ciężkie czasy tworzą silnych mężczyzn. Chociaż rodzicielka tyrała jak wół, by zapewnić im w miarę przyzwoite warunki, często zmuszeni byli sami zadbać o własne potrzeby. Z czasem samotność i szarość życia stała się dla nich codziennością. W pewien sposób pomogło im się to zżyć ze sobą. Byli dla siebie kimś więcej niż tylko braćmi. Stali się najlepszymi przyjaciółmi. Niestety, Andrzej pozostał żywy tylko jako wspomnienie. Minęły już ponad 3 lata, odkąd sznur pozbawił go ostatniego oddechu. A mimo to Adam wciąż zadawał sobie jedno i to samo pytanie. Czy mogłem temu zapobiec? W ostatnich miesiącach przed śmiercią ich kontakt stracił na zażyłości. Owszem, czasem do siebie dzwonili lub z rzadka spotykali się przy butelce, ale to już nie było to samo, co kiedyś. Wszak każdy z nich podążał własną ścieżką. Praca, rodzina, dom. Ludzie łatwo zapominają o najbliższych im osobach, gdy życie zmienia się w rutynę. Karafka z charakterystycznym odgłosem zadudniła o stół. A zaraz potem kryształowa szklanka została zapełniona do połowy whisky. Staniewski uniósł naczynie. Obrócił je kilkakrotnie w dłoniach, przypatrując się brązowej cieczy, po czym pociągnął spory łyk. Nigdy nie był przesadnie wierzący. Życie dało mu przecież 1000 dowodów na to, że Bóg, nawet jeśli istnieje, to ma ludzkość głęboko w poważaniu. A skoro tak, to co w tym boskiego? Gdzie to Boże miłosierdzie? Dlaczego Stwórca zezwala na wojny, głód, choroby? Dlaczego pozwala nam doświadczać takiego okrucieństwa? Poziom frustracji rósł proporcjonalnie do ilości spożytego alkoholu. Ten wieczór nie różnił się niczym od innych. Gdy słońce kryło się za horyzontem, Adam zasiadał w sypialni przy mahoniowym stole. Odpalał papierosa i powoli sączył czystą whisky. To była jego rutyna. Swoisty rytuał, dzięki któremu był w stanie poukładać wariujące myśli. Każdej nocy nachodziły go wątpliwości, co dzieje się z ludźmi po śmierci. Nie wierzył w niebo i piekło, a przynajmniej nie w wyobrażenie biblijne. W głębinach podświadomości ukształtował sobie obraz śmierci jako początku niematerialnej drogi ku nieskończonej otchłani. Wszak każda religia twierdziła co innego. Na jednych bowiem czeka królestwo niebieskie albo wieczne potępienie,
na innych 72 dziewice w islamskim raju. A może tak naprawdę każdy dostaje dokładnie to, w co wierzy? Hindusi doznają reinkarnacji. Chrześcijanie staną przed sądem ostatecznym, a ateiści? No cóż. Ta myśl wyrysowała na twarzy Adama nieznaczny uśmiech. W gruncie rzeczy dlatego, że nie miał możliwości poznać prawdy. Chciał jednak wierzyć, że po śmierci nie stajemy się tylko zjadanym przez robaki truchłem, lecz pozostajemy żywi duchem po drugiej stronie, gdzieś w innym wymiarze. Sam przecież niejednokrotnie doświadczał kontaktu z nieludzkimi bytami, zarówno dobrymi, jak i żądnymi mordu. A jednak wierzyć to co innego niż wiedzieć. Z tą myślą pociągnął ostatni łyk alkoholu. Zgasił lampkę, po czym wstał od biurka i skierował się powłóczystym krokiem w stronę łóżka. Kiedy na jaskrawym ekranie telewizora ukazała się bajka Tom i Jerry, Wojtek oderwał wzrok od niedokończonego rysunku i szeroko się uśmiechnął. Czekał cały poranek, by wreszcie ujrzeć ulubionych bohaterów. Bez namysłu odrzucił na bok kredki i chwycił pilot z zamiarem zwiększenia głośności. Lecz zanim to zrobił, spojrzał na śpiącą na fotelu babcię. Usta kobiety były szeroko rozwarte, a głowa bezwładnie zwisała nad klatką piersiową. Do tego chrapała. Co prawda nie głośno, ale wystarczająco, by Wojtek odłożył pilot na stół i podszedł bliżej telewizora, żeby lepiej słyszeć i nie budzić staruszki. Bajka nie trwała długo. Po kilku minutach, kiedy odcinek zbliżał się ku końcowi, uwagę Wojtka przykuł wyraźny odgłos kroków na klatce schodowej. Przez moment bił się z myślami, czy zignorować dźwięk, ale możliwość wcześniejszego powrotu mamy do domu skutecznie oderwała go od telewizora. Prędko więc pobiegł do kuchni, chwycił krzesło i podstawił je pod drzwiami, aby dosięgnąć wizjera. Dźwięk zdawał się coraz głośniejszy, a po chwili zawtórował mu widok dwóch mężczyzn, spokojnie wchodzących w milczeniu na piętro. Jeden odziany był w długi, kremowy płaszcz i białą koszulę, drugi zaś w skórzaną kurtkę i stare dżinsy, a do tego niósł w rękach dziwną, metalową walizkę. Jej zawartość zaciekawiła Wojtka na tyle, że zapomniał o lecącej w telewizji bajce i jeszcze mocniej przycisnął twarz do wizjera. Obraz zdawał się zniekształcony, jakby oglądał klatkę schodową przez szkło powiększające, ale bez trudu dostrzegł, jak mężczyźni zatrzymują się przy mieszkaniu numer 41. Wymieniają spojrzenia, po czym starszy z nich, ten elegancki, puka do drzwi sąsiadów. Odgłos uderzeń poniósł się głuchym echem po pustej klatce, a potem nastała kilkusekundowa cisza. Wojtek aż stanął na palcach, ryzykując upadek, by lepiej przyjrzeć się nieznajomym. Ale w tej samej chwili drzwi naprzeciwko otworzył pryszczaty nastolatek, który po zdawkowym przywitaniu zaprosił gości do środka. To wymalowało grymas niezadowolenia na ustach chłopca, więc w złości zatupał na krześle, a potem zeskoczył na podłogę. Następnie ze spuszczoną głową wrócił do salonu. Babcia wciąż smacznie spała na fotelu, natomiast w telewizji leciała już kolejna bajka. Wojtek wiedział, że gdy mama wróci do domu, przygotuje mu obiad, a po południu będzie mógł wyjść na osiedle, aby pobawić się z kolegami. Ta myśl nieznacznie poprawiła mu humor, więc usiadł na kanapie i zabrał się za dokończenie rysunku. Przez kolejne pół godziny nie działo się nic nadzwyczajnego. Czas, jak to dla dziecka,
dłużył się niemiłosiernie. Dlatego szybko znudził się rysowaniem i postanowił znaleźć sobie nowe zajęcie. Nucąc pod nosem, wstał od stołu i podreptał do swojego pokoju, skąd z ulokowanej nad łóżkiem półki ściągnął gruby tom komiksu o przygodach Kaczora Donalda. Nowe tomy ukazywały się co 2 miesiące, więc nim zdążył przeczytać aktualny, mama zawsze przynosiła mu nowe wydanie, czym niezmiennie wywoływała szeroki uśmiech na jego drobnej buzi. Łóżko zdawało się idealnym miejscem do czytania. Dlatego Wojtek wykonał rozbieg i wskoczył na nie niczym Hulk Hogan na przeciwnika. Nim jednak umościł się wygodnie i zdążył otworzyć spis treści, by wybrać interesującą go historię, z zewnątrz mieszkania wybrzmiał odgłos szarpniętych drzwi, a zaraz po nim przytłumiona męska rozmowa. Chłopiec nie czekał długo. Wiedział, kto właśnie wyszedł z mieszkania sąsiadów, dlatego wybiegł z pokoju i ponownie wskoczył na krzesło. Tak jak się spodziewał, na korytarzu klatki schodowej ujrzał dwóch nieznajomych mężczyzn. Dziękujemy, że zgodził się pan na oględziny mieszkania. To bardzo nam pomogło. Tu jest moja wizytówka, w razie gdyby pan sobie coś jeszcze przypomniał. Proszę pamiętać, że liczy się każdy szczegół, nawet niepozorny. Dlatego będziemy wdzięczni za współpracę. Dobrze. Natomiast, jak już panom mówiłem, nic więcej nie wiem. Znalazłem Przemka, gdy było po wszystkim. Ale oczywiście, w razie czego zadzwonię. Gdy mężczyźni podali sobie dłonie na pożegnanie, Wojtek spostrzegł, że młodszy z nich w dalszym ciągu posiadał przy sobie tajemniczą walizkę, a dodatkowo w tylnej kieszeni trzymał coś na wzór aparatu o dziwnym kształcie. To pobudziło w nim ciekawość. Chcąc jeszcze dokładniej przysłuchać się rozmowie, przekręcił górny zamek, po czym najciszej, jak tylko potrafił, rozchylił drzwi wyjściowe i wychynął głowę na zewnątrz. Mężczyźni po krótkiej chwili ruszyli w kierunku schodów prowadzących na dół. Z każdym wolno stawianym krokiem ich wygląd coraz bardziej intrygował chłopca. Zastanawiał się, kim są ci panowie oraz dlaczego zawitali do jego sąsiadów. W sumie nie wiedział do końca, kto mieszka pod numerem 41, ale z całą pewnością widywał tam często dwóch młodych chłopaków. A co pan tam ma? Zapytał bez skrępowania, wskazując na niesioną przez Wolskiego walizkę. Asystent detektywa w pierwszym odruchu nie zarejestrował pytania. Dopiero gdy ujrzał stojącego w drzwiach chłopca, spojrzał wymownie na Staniewskiego, a ten z uśmiechem skinął głową. Narzędzia do pracy. A co dokładnie? Takie specjalne przyrządy do badań. Dosyć skomplikowane, wiesz? Wydają takie śmieszne dźwięki i świecą kolorowymi lampkami. Do rozmowy wtrącił się Adam, po czym przykucnął, aby zrównać się twarzą z chłopcem. Mieszkasz tu, prawda? Tak, razem z mamą i babcią. Ale kim pan jest? Nazywam się Adam. Jestem poszukiwaczem przygód. Rozwiązuję trudne zagadki. O! Jak Indiana Jones? No tak, jak Indiana Jones. A ty jak się nazywasz, chłopcze? Wojtuś Grabowski, a moja mama Dorota Grabowska. Bardzo ładne imię. Ale wiesz, że nie powinieneś rozmawiać z nieznajomymi? Mama cię tego nie nauczyła? Pan przecież nie jest nieznajomy. Jest pan kolegą Indiany Jonesa. Pewnie grał pan z nim też w filmach. Wolski w odruchu rozbawienia złapał się za brzuch i poklepał towarzysza po plecach. No, kto by pomyślał, że przyszło mi pracować z taką gwiazdą? Ciekawych rzeczy się dowiaduje. A zna pan także Harry'ego Pottera? Bo on tu był ostatnio. Tutaj? W tym bloku? Tak. Widziałem nawet, jak czarował. Co masz na myśli, chłopcze?
Co takiego zrobił? No, stał przy wejściu do mieszkania sąsiadów. No, tam skąd pan właśnie wyszedł i wcisnął dzwonek. Potem machnął ręką, przeszedł przez ścianę i zniknął. Serio, naprawdę tak było. A później przyjechała policja. Pamiętasz może, jak wyglądał ten Harry Potter? Tak, mogę wam pokazać. Narysowałem go. Czekajcie, zaraz przyniosę. O, proszę, to dla was. Dziękuję. Jest piękne. A teraz, Wojtuś, opowiedz nam jeszcze raz, co wtedy zobaczyłeś. Ale dokładnie, ze szczegółami, aby mój kolega mógł to zapisać. Dobrze? Kłębiaste obłoki dymu papierosowego nieśpiesznie snuły się pod sufitem, nadając gabinetowi aurę szarości. Zarówno Staniewski, jak i Kalter nie stronili od fajek, gdyż jak wspólnie twierdzili, nauk pomaga im lepiej myśleć. Wolski natomiast bawił się gumą do rzucia, co rusz tworząc w ustach truskawkowe balony. Podsumujmy. Pierwszą ofiarę odnaleziono w kałuży własnych żegowin. Lekarze orzekli umyślne przedawkowanie leków, które w połączeniu z alkoholem doprowadziło do śmierci Denata. Drugi atak nastąpił na żonę naszego klienta, panią Mazurek. Niestety tu również skończyło się tragicznie. Skok z wysokiego piętra, a wcześniej podcięte żyły. Typowe. Podobnie było z ostatnią ofiarą. 20-letni student z problemami rodzinnymi, ledwo utrzymujący się na studiach, postanawia pod wpływem alkoholu odebrać sobie życie poprzez kąpiel z suszarką. Jak wiadomo, policja odrzuciła możliwość udziału osób trzecich. Na papierze wygląda to zatem na oczywiste, niepowiązane ze sobą przypadki samobójstw. Wiemy jednak, że było inaczej. Ponadto mój informator twierdzi, że działania sprawcy są dokładnie zaplanowane, a sposób ataków ma na celu ukrycie jego osobowości. Poza tym mamy dowód w postaci rysopisu mordercy. Opisy świadków są do siebie bardzo podobne, co pozwala nam przypuszczać, że w obu przypadkach mamy do czynienia z tym samym sprawcą. Niemalże na pewno. Cóż, dzieciak ma talent do rysowania. Spójrz tylko na te szczegóły. Sam bym lepiej tego nie ukazał. Masz jakiś pomysł, kogo tropimy? Nigdy nie miałem styczności z taką kreaturą. Z przykrością muszę stwierdzić, że nie mam całkowitej pewności. Z pozoru wygląda jak zwykły człowiek, ale ta sylwetka. Podobny układ kończyn oraz tułowia można przypisać wampirom. Ale o ile mi wiadomo, u żadnej z ofiar nie stwierdzono nadmiernej utraty krwi, no, nie licząc oczywiście podcięcia żył u pani Mazurek. Poza tym osobniki wampiryczne atakują wyłącznie w nocy, a u pierwszej ofiary zgon ustalono na okres wczesnoporanny. Pozwala nam to więc odrzucić tę hipotezę. Ale co mnie dodatkowo zastanawia? Na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że na obrazkach widać po prostu nienaturalną twarz o ludzkich rysach. Spójrz jednak na to. Dlaczego głowy w obu przypadkach pokolorowane są czarną kredką? Nie wygląda to na przypadek. Zupełnie jakby zamiast twarzy mieli puste, pozbawione życia oblicze. Z pewnością jest to humanoid. Co do tego nie ma wątpliwości. Nie jest to też żadna forma demoniczna, jak początkowo sądziłem, a przynajmniej żadna znana obecnej klasyfikacji. Nie posiada charakterystycznych rogów, kopyt ani zwierzęcej postury. Nie unosi się także w powietrzu. Ewentualnie potrafi zmieniać kształt, ale dopplery przecież nie potrafią czarować.
Dodatkowo badania przeprowadzone na miejscach zbrodni wykazały, że morderca ma związek ze światem pozagrobowym. Świadczy o tym pomiar ektoplazmy, czyli prawdopodobnie człowiek, ale jakby martwy. O ile mi wiadomo, to żywe trupy nie potrafią przenikać przez ściany, wtrącił Wolski. Trafna uwaga. A więc sprawca musi znać się na magii lub posiada zdolności paranormalne. Jest jeden osobnik, który pasuje do opisu. Ale nie ma absolutnej możliwości, aby działał na naszym terenie. O kim mówisz? Legion. Nie. Podobno wszystkich członków Legionu znaleziono martwych w Kanadzie w latach 80. Poza tym, co by robili w Polsce? Dlatego mówię, że to niemożliwe. Po chwili wtrącił się Wolski. A może... Nie, to raczej głupie. No dawaj, dokończ. Pomyślmy. Zabójca ma ludzką sylwetkę, nienaturalną twarz bez zarysu, a do tego potrafi przenikać przez ściany. Zupełnie niczym cień. Staniewski zadumał się na moment. Następnie obrzucił wzrokiem Kaltera, a ten spokojnie pogłaskał się po brodzie, jakby w pełnym skupieniu analizował słowa Wolskiego. To ma sens. Ludzie cienie, tak zwani cieniści, od tysiącleci nawiedzają Bogu ducha winnych nieszczęśników i ściągają na nich zło. Opis budowy ciała w sumie też by pasował. Zdolności także. Sądzę, że ta teoria jest wielce prawdopodobna, ale niestety nie możemy być pewni w 100%. Brakuje nam więcej szczegółów. Wątpliwości budzi ponadto motyw zachowań ludzi cieni. Owszem, są to złe byty, ale z reguły nie mordują ludzi. Zdarzają się czasem wyjątki w postaci nadwyraz potężnych jednostek, ale raczej nie zabijają ofiar w tak niecodzienny sposób. Chyba że mają w tym jakiś ukryty cel. Wygląda na to, że jest to możliwe. Najwyraźniej w tym przypadku mamy do czynienia z wyjątkowo agresywnym osobnikiem, prawda? Tak. I to z bardzo dużym prawdopodobieństwem. Dajcie mi dosłownie jeden dzień, abym przestudiował księgi. Postaram się odnaleźć jak najwięcej informacji o tych bytach. Oczywiście. Streszczając, możliwe, że wiemy już, kim jest napastnik. Pytanie brzmi, dlaczego zabija? Wnętrze opuszczonej garbarni budziło lęk już samym widokiem porzuconych maszyn, zniszczonych mebli oraz ogólnie panującą wonią chemikaliów. Podłogę pokrywały sterty gruzu oraz opadający ze ścian i sufitu tynk. Przy każdym kroku należało uważać, aby nie wdepnąć w coś ostrego. Na całe szczęście Krystian i Tomasz porządnie przygotowali się do penetracji kolejnego punktu na ich urbeksowej mapie. Wciąż byli co prawda amatorami, ale cechowała ich niezwykła ciekawość tego, co nieodkryte, oraz chęć pokonania własnych ograniczeń. Hej! Spójrz tutaj! To chyba beczki po kwasie. Ciekawe, co z nich robili. Rodamina B. Kwas szczawiowy i mrówkowy. Powoduje oparzenia, przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Lepiej tego nie ruszać. Spokojnie. Mam przecież rękawiczki. Poza tym po tylu latach związki chemiczne już dawno uległy degradacji. To nie Czarnobyl. A to? Lubelskie fabryki WAG. Sprawdźmy, może jeszcze działa. Krystian bez wahania wskoczył na wielką wagę służącą do mierzenia ciężaru używanych tu przed laty komponentów, a pordzewiała miarka od razu wskazała 86 kg. O, cholera! Trochę mi się przytyło. Czas wrócić na siłownię. Po krótkiej eksploracji głównej części budynku zignorowali schody prowadzące na górę i udali się długim korytarzem do bocznych pomieszczeń.
Na początek chcieli zwiedzić dolne piętra. W nieznane prowadziły ich odrapane oznakowania na ścianach oraz puste pojemniki z dziwnymi nalepkami. Ku ich zaskoczeniu większość zgromadzonej tu maszynerii była w dość dobrym stanie. Ponadto w zbutwiałych szafach wciąż znajdowały się narzędzia oraz przyrządy służące niegdyś do pracy. Ale zgodnie z zasadami Urbexu, kradzież wyposażenia zwiedzanych budynków była zabroniona. Przez okratowane okna wdzierały się ostatnie tego dnia promienie słońca. Gdyby nie latarki, trudno byłoby się tu doszukać tych wszystkich elementów. Kolejny pokój składał się w głównej mierze ze zniszczonych palet oraz rozsypanego na podłodze popiołu. Trudno było w tym miejscu oddychać, tym bardziej, że wciąż unosił się smród chemikaliów. Krystian bez wahania sięgnął do plecaka i wyciągnął z niego dwie maseczki z filtrem. Jedną dla siebie, drugą dla Tomka. Masz, nałóż to. Po krótkim marszu ciemność stała się tak głęboka, że jedyne co dało się dostrzec, to koniec promieni latarek, które co rusz zatrzymywały się na ścianach lub co bardziej interesujących przedmiotach. Nie brakowało tu starych, pożółkłych gazet z lat 90. W rogu jednego z pokoi nastolatkowie znaleźli także stos zesztywniałych skór, które nie doczekały się finalnej obróbki. Kawałek dalej znajdowały się głębokie, na około 1,5 metra kadzie z wodą. Nie radzę wchodzić tak daleko, bo jeszcze się pod tobą załamię. Nie bój nic, uważam na siebie. Nic mi tu nie grozi. Odparł, po czym wykonał krok w tył. W tej samej chwili usłyszał trzask i poczuł, że podłoga pod jego nogami pęka. Nie zdążył nawet krzyknąć. Deski momentalnie złamały się w pół. Krystian próbował jeszcze wyciągnąć rękę w jego kierunku, ale nim się pochylił, ciemność pochłonęła jego przyjaciela niczym paszcza ogromnej bestii. Tomek! Żyjesz? Nic ci nie jest? Halo! Mów do mnie! Jesteś tam? Ach, cholera! Chyba złamałem nogę! Boże, dobrze, że żyjesz. Nie ruszaj się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc! Chyba jak boli! Proszę, nie zostawiaj mnie tu! Wytrzymaj! Już biegnę! Pogotowie! Zadzwoń po pogotowie! Krystian zatrzymał się w pół kroku. Zadziałał odruchowo. Pierwszy szok minął, dlatego pośpiesznie wyciągnął z kieszeni telefon i wstukał numer ratunkowy. W słuchawce rozbrzmiał tępy sygnał połączenia. Hej! Jesteś tam jeszcze? Tak, tak, cały czas trzymaj się. Coś jest nie tak. Wszystko mnie boli. Tracę siły. Wytrzymaj. Już prawie się dodzwoniłem. Kręci mi się w głowie. Tu jest tak... tak ciemno. Ale chyba widzę światło. Tam w oddali. Hej, tu jest jakiś korytarz. Hej, nie idź tam, słyszysz? Poczekaj na pomoc. Pogotowie medyczne Lublin, halo? Słucham. Halo? Potrzebuję pilnie karetki. Mój kolega... on wpadł w jakąś dziwną dziurę w podłodze. Głęboką, chyba na 2 lub 3 metry. Twierdzi, że złamał nogę i ciągle krzyczy. Adres poproszę. Ja nie pamiętam. Stara garbarnia, towarowa chyba. Czy kolega jest przytomny? Oddycha? Tak, tak, proszę, pośpieszcie się. Wtem od słuchawki oderwał go przeraźliwy krzyk, który zadudnił w uszach niczym startujący samolot. Nie był to zwykły jęk bólu, lecz przepełnione cierpieniem wołanie o pomoc. Krystian instynktownie rzucił się na podłogę i ponownie oświetlił wnętrze dziury, ale dostrzegł tylko kilka połamanych desek. Po Tomku nie było śladu. Tomek! Jesteś tam? Co się dzieje? Cisza. Ciemność okalająca kilkumetrową rozpadlinę zdawała się pochłaniać wszystkie dźwięki.
Pod wpływem paniki Krystian nie słyszał już nic, oprócz odgłosów bicia własnego serca. Choć bardzo chciał, nie był w stanie pomóc przyjacielowi. Kiedy leżał w bezruchu na zakurzonych deskach, usłyszał z oddali kroki, powolne i ciężkie. Jakby w jego kierunku zmierzała sama śmierć. Sparaliżował go strach, ale i jednoczesna nadzieja. Niewiele myśląc, skierował snop światła w głąb podziemnego korytarza, zapominając kompletnie o rozmowie z dyspozytorką pogotowia. Ku jego przerażeniu, po chwili wyczekiwania, nie dostrzegł przyjaciela, lecz niewyraźną, mglistą postać. Jej ruchy były zwinne, choć ledwie dostrzegalne, zupełnie jakby płynęły w ciemności. Do tego te oczy, wyraźne, emanujące czerwienią na tle mroku, niczym dwa ogniki pośród ciemnego lasu. Krystian spróbował poderwać się na nogi z zamiarem ucieczki, ale niespodziewanie poczuł, jak coś przytwierdza go do podłogi. Chciał krzyknąć, jednak słowa uwięzły mu w gardle. Istota zaś nieprzerwanie brnęła w jego kierunku. Gdy ich spojrzenia się napotkały, uniosła wzrok i wyciągnęła ku niemu dłoń, z której wystrzeliła fala oślepiającego blasku. Halo? Chłopcze, jesteś tam jeszcze? Halo? Proszę się odezwać. Pomoc jest już w drodze. Spod starzałego radia pobrzękiwały przeboje lat 80., a zza kontuaru dobiegał stukot szklanek. W środku lokalu znajdował się tylko barman oraz ostatni tego wieczoru klient. Kto bowiem w nocy, w środku tygodnia ma ochotę i możliwości, by topić smutki w alkoholu, kiedy nazajutrz czeka nudna, etatowa praca? Adam na szczęście nie miał takiego problemu. Oparty łokciami o stolik, przypatrywał się pustej szklance, jakby chciał siłą umysłu napełnić ją drogim whisky. W głowie mu lekko szumiało. Świat delikatnie kołysał się na boki. Nie miał jednak zamiaru wracać do domu. Nie teraz. Wpierw musiał wygrać batalię z zatruwającymi umysł wątpliwościami, które kłuły jego serce niepewnością co do wydarzeń z przeszłości. Astoria była miejscem, w którym po raz ostatni rozmawiał z bratem. Pokłócili się wtedy o jakąś pierdołę. W sumie to nie pamiętał już nawet, o co dokładnie poszło. Pewnie o pieniądze lub politykę, ale kogo to teraz obchodzi? Opróżnili wówczas butelkę lubelskiej wiśniówki, rozegrali partyjkę bilarda i wypalili ze dwie paczki fajek. Nic nie zapowiadało tego, że tydzień później Andrzej wejdzie na taboret z zawiązaną na szyi pętlą i po raz ostatni w życiu zaczerpnie świadomy oddech. Podać coś jeszcze, czy mam zamykać? Nalej mi jeszcze setkę wódki. Barman cmoknął z dezaprobatą. Zniknął na moment za kontuarem, po czym wrócił z zamówieniem w dłoni i grymasem na twarzy. Adam wyciągnął z kieszeni 5-złotową monetę i głupkowato się uśmiechnął. Dziękuję. Wypił zawartość kieliszka jednym haustem. Przetarł usta rękawem i wstał z krzesła, ledwo utrzymując się na nogach. Nie wiedział, czy to z zewnątrz dobiega szept oceanu, czy to w głowie mu tak szumi. Poprawdzie nie miało to dla niego znaczenia. Interesowało go tylko szybkie wyjście z lokalu i znalezienie taksówki, którą zamierzał udać się w bliżej nieokreślone miejsce.
miejsce. Najlepiej tam, gdzie nie odnajdą go wewnętrzne demony. W środowisku paranaukowym Kalter uchodził za swego rodzaju specjalistę. Był znanym i cenionym autorytetem w tematach astrologii, satanizmu oraz szeroko pojętej demonologii. Specjalizował się w mitologii słowiańskiej i celtyckiej, mimo iż największy rozgłos przyniosło mu dzieło Rozważania nad sensem życia, alternatywna wizja człowieka po śmierci. Nakład co prawda był niewielki, ale wystarczyłby zyskać uznanie wśród pasjonatów teorii spiskowych. Do wszystkiego doszedł sam. Nie ukończył nawet studiów wyższych, nie mówiąc już nawet o certyfikatach potwierdzających jego kwalifikacje. A mimo to ogrom wiedzy, jaki posiadał, był nieosiągalny dla zwykłego śmiertelnika. Dlatego też zainteresował się nim Instytut Badań Paranormalnych, w skrócie IBP. Niestety z tylko jemu znanych powodów odrzucił ich propozycję pracy, argumentując to potrzebą niezależności w prowadzeniu własnych doświadczeń i rozwoju duchowym. Ze snu wyrwał go dźwięk telefonu stacjonarnego z kuchni. Niechętnie przewrócił się na plecy. Przecierając zaspane powieki, cicho zaklął pod nosem. Halo, kto tam? Śpisz? Dzięki tobie już nie. Stało się coś, czy znowu pijesz do późna? Będę za 15 minut. Żartujesz? Jest środek nocy, a jutro mam ważne spotkanie. Adamie, rozumiesz, że... Przerwał mu dźwięk zerwanego połączenia. Z dezaprobatą odłożył słuchawkę i ciężko westchnął. Z reguły był człowiekiem spokojnym i cierpliwym, ale nienawidził, gdy coś rujnowało jego plany. Zwłaszcza na ostatnią chwilę. Nie miał wyboru. Pozostało mu tylko zignorować frustrację, odkręcić kurek i napełnić czajnik wodą. Z szafki kuchennej wyciągnął saszetkę melisy, a potem wrzucił ją do emaliowanego kubka. Wyjrzał przez okno. Nawet ciemność zdawała się pogrążona we śnie. A on, zamiast wrócić do łóżka, postanowił cierpliwie czekać na towarzysza. Masz, łyknij to i ściągnij buty, żebyś nie poroznosił mi błota po domu. Adam niechętnie wykonał polecenie, po czym skierował się do salonu. Tam wypatrzył elegancki, skórzany fotel, na który zwalił się jak zrąbane drzewo. Zazwyczaj nie zachowywał się w tak nieokrzesany sposób, ale tej nocy było mu wszystko jedno. No, gadaj, o co chodzi. Staniewski burknął coś pod nosem i wbił w towarzysza wzrok tak wściekły, jakby miał zamiar się na niego rzucić. Dłonie zacisnął w pięści. Zdawało się, że zaraz wybuchnie i wykrzyczy wszystko, co zżera go od środka. Ale tylko pokręcił głową. Musimy to zrobić. Co niby? Adamie, mów konkretnie, co się dzieje. Jest środek nocy, do jasnej anielki. Naprawdę nie mam czasu na zgadywanki. Chyba nie mówisz o... O, nie. Nie możemy, przecież mi obiecałeś. To było dawno i w innych okolicznościach. A teraz... Dłużej już nie wytrzymam. Chcę poznać prawdę. Te ostatnie ataki nie mają z tym nic wspólnego. Wiesz o tym doskonale. Być może tak. Być może nie. Muszę mieć jednak pewność.
Detektyw zerwał się z fotela i nerwowo przeszedł po salonie. Muszę mieć pieprzoną pewność, rozumiesz? Adamie, zastanów się na spokojnie. Twój brat zmarł ponad 3 lata temu, a ostatnie zbrodnie zaczęły się niedawno. Nie ma możliwości, by ten stan... Andrzej popełnił samobójstwo. 3 ostatnie ofiary także zginęły według tego samego schematu. Zgadza się miejsce i sposób działania. Nawet jeżeli wariuję i robię z siebie kompletnego idiotę, muszę się dowiedzieć, czy ten cieniasty skurwysyn nie stoi za jego śmiercią. Muszę. Zrozum to. Kalter spuścił wzrok na podłogę. 3 lata temu, tuż po pogrzebie, obiecał przyjacielowi, że niezależnie od sytuacji nie użyje swoich zdolności, by skontaktować go z bratem. Poprawdzie Adam sam to zaproponował. Wiedział przecież, zwłaszcza po tylu latach doświadczeń ze zjawiskami paranormalnymi, że nawiązanie relacji z duchem jest możliwe, ale chciał pozwolić Andrzejowi odejść w spokoju. Nie zamierzał nękać jego duszy po śmierci, choć nigdy tak naprawdę nie poznał powodu, dla którego brat zdecydował się opuścić świat żywych. Jesteś tego absolutnie pewien? Jestem. Masz świadomość, że to niebezpieczne, prawda? Zarówno dla nas, jak i dla duszy twojego brata. Nie możemy przewidzieć, co się dokładnie stanie. A przysięgam ci, że widziałem rzeczy, których nie sposób ogarnąć rozumem. Dlatego właśnie przestałem to robić. Każda próba kontaktu ze zmarłymi może nieść za sobą tragiczne konsekwencje, a ty prosisz, abym znów tego dokonał. Po niemal 5 latach od ostatniego razu. Adam, seanse spirytystyczne są absolutną ostatecznością. Koniec, kropka. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale jestem gotów podjąć ryzyko. Jeśli naprawdę jesteś tego pewien, to nie zamierzam ci odmówić. W końcu jesteś moim przyjacielem i rozumiem twoją frustrację. Zaznaczę tylko, że całość ma się odbyć na moich zasadach. Rozumiesz? Tak. No. No dobrze. Problem jednak w tym, że potrzebujemy przynajmniej 3 osób. A o tej porze może być trudno znaleźć brakującego kompana. Tym się nie przejmuj. Zanim do ciebie dojechałem, zdążyłem zadzwonić do Wolskiego. Powinien być lada chwila, także możesz już powoli przygotowywać się do seansu. Ja jestem gotów. Dusząca woń kadzidła przepełniła wnętrze niewielkiego pomieszczenia, które tonęło w półmroku i ciszy. W rogu na drewnianej komodzie tańczyły płomienie świec. Okna zostały przysłonięte żaluzjami. Przy stole ustawiono 3 krzesła, każde pod kątem 60 stopni względem siebie. Wolski oraz Staniewski siedzieli cierpliwie na swoich miejscach. Kalter natomiast potrzebował chwili, aby się przygotować. Gdy skończył medytację, zasiadł do stołu. No dobrze. Możemy zaczynać? Możemy. Niezależnie od tego, co by się działo, będę was prosił o zachowanie spokoju. Skoncentrujcie się i pozostańcie w milczeniu. To pomoże nam utrzymać więź ze światem umarłych. Adamie, to ostatni moment, abyś zmienił zdanie. Jesteś pewien, że chcesz kontynuować? W życiu nie byłem niczego bardziej pewien. Dobrze więc, niech tak będzie. Czy masz przy sobie coś, co należało do twojego brata? Albo
co budzi w tobie związane z nim wspomnienia. To może być cokolwiek, przedmiot, drobiazg. Staniewski wyciągnął z kieszeni benzynową zapalniczkę. Należała do Andrzeja. Podarowałem mu ją w urodziny razem z paczką kubańskich cygar. Doskonale. Będzie odpowiednia. A teraz podajmy sobie dłonie. Pochylcie głowy. To, co za chwilę zrobimy, będzie kosztowało mnie wiele wysiłku, także sesja nie będzie długa. Miejcie świadomość, że w trakcie kontaktu możemy doświadczyć zdarzeń, które wywołają w nas panikę i strach. Nie bójcie się. Będę nad wszystkim czuwał. Andrzeju Staniewski, przybądź nam na spotkanie. Oczekujemy cię. Andrzeju, daj nam jakiś znak. Wiemy, że nas słyszysz. Prosimy, wysłuchaj naszych próśb i odezwij się. Andrzeju Staniewski, przybądź nam na spotkanie, prosimy cię. Twój brat cię wzywa, ugaś jego pragnienie tęsknoty. Ty, któryś odszedł do krainy umarłych, daj nam znak swej obecności. Adam, choć nie powinien, otworzył powoli oczy i spojrzał na Kaltera, którego twarz mieniła się jasnym blaskiem pośród panującej ciemni. Dopiero teraz zorientował się, że zgasły świece, a pomieszczenie skąpane zostało mglistą szarością. Czuł, że dzieje się coś niedobrego. Andrzeju Staniewski, odezwij się. Oczekujemy cię, ukaż nam swe oblicze. Wysłuchaj naszych próśb, pragniemy tylko... Kalter niespodziewanie przerwał w pół zdania. Jego mięśnie napięły się boleśnie, a ciało zesztywniało, jakby przeszył go prąd. Usta wykrzywił w ponurym grymasie, a potem bezwładnie poluźnił kończyny i przywarł plecami do oparcia krzesła. Przykro mi. Nie mogę go tu sprowadzić. Co? Jak to? Nie wyczuwam żadnego połączenia z jego duszą. Jakby coś blokowało moją moc, albo on nie chciał się z nami skontaktować. To zdarza się bardzo rzadko, ale... Przepraszam. Nic więcej nie mogę zrobić. Czyli to wszystko na nic? Po tym wszystkim, co się stało, Andrzej nie chce ze mną rozmawiać? Przykro mi. Kalter pokręcił głową i przymknął powieki. Sam również wydawał się niepocieszony. Kiedy zamierzał już odejść od stołu, nagle ścisnął dłoń Staniewskiego tak mocno, że niemal zmiażdżył mu kości, a potem ryknął z całych sił. Jego krzyk wwiercał się do mózgu z mocą i madła i zagłuszał trzeźwość myślenia. Przeciągły, pełen bólu i cierpienia, dochodzący z wnętrza jego duszy. Wolski od razu zerwał się z krzesła. W przypływie paniki próbował potrząsnąć medium, lecz ten szybkim ruchem odepchnął go na ścianę jak szmacianą lalkę. Co się dzieje, do cholery? Nie mam pojęcia. To tak nigdy nie wyglądało. Musimy mu pomóc. On cierpi. W tym samym czasie w rogu pomieszczenia zaczęła wyłaniać się mglista, ledwie dostrzegalna postać. Wydawało się, iż lewituje w powietrzu, choć równie dobrze mogła istnieć tylko jako efekt zbiorowej halucynacji. A jednak z każdą chwilą jej przezroczysta sylwetka nabierała coraz wyraźniejszych kształtów. Im bliżej jej było do żywej istoty z krwi i kości, tym krzyk Kaltera stawał się głośniejszy. Adam dostrzegł ją dopiero po chwili. W
pierwszym odruchu chciał sięgnąć do kabury, lecz szybko zrozumiał, że ma do czynienia z bytem duchowym. Wolski zareagował impulsywniej. Pod wpływem stresu cofnął się o dwa kroki i skrył za drżącym ciałem Kaltera. Kim jesteś? Postać nie przemówiła. Zamiast tego głos wybrzmiał z ust medium. Jest nas wielu. Czego od nas chcecie? Chcemy spokoju. Cierpimy. Wyrwano nas z ludzkich ciał. Zimno. Ból. Tylko to nas otacza. Nie wzywaliśmy was. Dlaczego nam się ukazujecie? Szukasz śpiącego w mroku. Serce bije, lecz ciało jego jest martwe. Czeka w głębinach, pod ziemią. W ciemności, by się nasycić. Odzyska siły niebawem. Powróci. Może krwi będzie dla niego pokarmem. Nie rozumiem, co macie na myśli? Zło skryte w mroku. Cień wrogiem jasności nas pochwycił. Czas ucieka. Musisz go powstrzymać. Co takiego? Zabił was cień? Ten sam, który... Ciemność jest wszędzie. Pustka, a my w niej. Cisza wyrywa nam wspomnienia. Czas jest pułapką. Zatrzymaj. Uwolnij nas. Halo. Wszystko w porządku? Jak się czujesz? Tak. Wszystko. Wszystko dobrze. Muszę odsapnąć. Staniewski łypał świdrującym wzrokiem pomiędzy wyczerpanym medium oraz miejscem, w którym jeszcze przed chwilą zmaterializował się duch. Jego myśli skupiły się na otrzymanej wiadomości. Wszystko działo się tak szybko, że dopiero teraz połączył kropki i zdał sobie sprawę z sensu przekazu. Chciał tylko skontaktować się z bratem, a dostał coś, na co nie był przygotowany. To były one, prawda? Ofiary cienistego. Głos Wolskiego drżał z przerażenia. Zgadza się. Ale w jaki sposób nawiązały kontakt? Przecież ich nie wzywaliśmy. Kalter uniósł wzrok z podłogi. Dlatego mówiłem, że to niebezpieczne. Nigdy nie wiadomo, kto odpowie na nasze wezwanie. Całe szczęście i tak odbyło się to dość łagodnie. Wiedziały, że szukam ich oprawcę. Z tego powodu poprosiły o pomoc. Masz. Ale co z twoim bratem? Co z Andrzejem? Wracajmy do domów. To była ciężka noc. Rano spotkamy się w biurze i spokojnie wszystko omówimy. No, nie przejmuj się tak. W końcu masz już pierwszy seans za sobą. Trudno o lepszy chrzest bojowy. Ciepłe promienie poranka wdzierały się do pomieszczenia przez szeroko otwarte okno. Na ulicach zaczynały tworzyć się nieprzejezdne korki, a rumor i zgiełk coraz śmielej rozbudzały miasto do życia. Niektórzy jednak rozpoczęli dzień o wiele wcześniej, niż otworzyły się pierwsze sklepy. Na tablicy magnetycznej zawisły kolejne dwa zdjęcia. Pierwsze przedstawiało ciało Małgorzaty Mazurek po sekcji zwłok. Drugie zaś wannę, w której odnaleziono ostatnią ofiarę, studenta. W górnej części tablicy znajdowało się wypisane markerem słowo „Człowiek-cień”.
od którego poprowadzono 3 strzałki z podpisami motyw, charakterystyka oraz sposób działania. Staniewski cofnął się o 3 kroki i dokładnie zlustrował zawartość mapy myśli. W głowie niemal wszystko zdawało się poukładane. Potrzebował mimo to przerzucić całość na fizyczny plan. Jako wzrokowiec łatwiej mu było łączyć kroki, mając postępy śledztwa przed oczami. Przez moment pogrążył się w myślach i przymknął powieki. Następnie mruknął coś pod nosem i dorysował kolejną strzałkę, a na jej końcu zapisał: gdzie się ukrywasz? Odgłos pchniętych drzwi świadczyło o przybyciu Wolskiego do biura. W rękach trzymał 2 kubki kawy, a pod pachą zwinięte w rulon poranne wydanie Kuriera Lubelskiego. Widząc stojącego przy tablicy Staniewskiego, skinął głową i delikatnie się uśmiechnął. Dzień dobry. Widzę, że szef także niewyspany, co? Cześć, Paweł. Zdrzemnąłem się tylko 5 godzin. Ciągle budziły mnie koszmary. No to u mnie podobnie. A w zasadzie to jeszcze gorzej, bo nie zmrużyłem oka choćby na chwilę. Mam jednak coś, co trochę nas pobudzi. Dzięki. Ale obawiam się, że jedna kawa to trochę za mało. Potrzebowałbym wypić chyba cały dzbanek. Nie mówię o kawie. Przeczytaj artykuł na stronie 4. Adam uniósł brwi w geście zaskoczenia. Usiadł na fotelu i pośpiesznie chwycił prasę. Oczy zaczęły śledzić ruch wertowanych kartek. Grymas na twarzy zdradzał skupienie. Kiedy po dłuższej chwili zapoznał się z zawartością tekstu, klasycznie sięgnął po paczkę Marlboro i wypuścił pod sufit siwą chmurę dymu. 2 ofiary w wieku licealnym. Obie z objawami udaru mózgu. Chyba nie muszę dodawać, co twój informator wspominał o atakach cienistego, co? Interesujące. Jednak coś mi tu nie pasuje. Wszystkie inne ataki przebiegały w dość pospolity sposób, jak na samobójstwa. Nadużycie leków, skok z okna. Celowo, tak bez finezyjnych zachowań, aby nie wzbudzać podejrzeń. A tutaj mamy coś zgoła innego. Zgadza się. I wszystkie zostały zabite w swoich domach, gdzie z łatwością można upozorować samobójstwo. Wtrącę także, że do tej pory mieliśmy do czynienia z atakami na pojedyncze jednostki, a tu są aż 2 ofiary. Chyba że śmierć tych chłopaków nie była przypadkowa. Może znaleźli się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze. Co sugerujesz? Być może wydarzenie opisane w gazecie nie ma z tym nic wspólnego. Jednak intuicja podpowiada mi, że ten cienisty skurwiel maczał w tym swoje diabelskie paluchy. No, pomyśl tylko. 2 nastolatków w sile wieku umiera w zagadkowych okolicznościach na skutek poważnych uszkodzeń mózgu w czasie nasilonych ataków demona. Zgodnie z tym, co jest zapisane w artykule, policja stwierdziła brak widocznych obrażeń fizycznych. Zaobserwowano tylko zwichnięcie kostki u jednego z chłopców, a poza tym żadnych otarć, siniaków czy zadrapań. Zupełnie jakby nie stawiali oporu. To przecież musi mieć jakiś związek. Racja. Brzmi sensownie. Tylko co ten stwór robił w tym opuszczonym miejscu? I dlaczego ich zaatakował? Pamiętasz może słowa duchów? Mówiły, że demon kryje się głęboko pod ziemią, pośród ciemności. Możliwe, że nastolatkowie nieświadomie wtargnęli na jego teren, więc postanowił bronić swojego terytorium. Cóż, stara garbarnia to idealne miejsce do ukrycia się przed światem. Ponoć rozciąga się pod nią szereg podziemnych korytarzy, do których nikt nie ma dostępu. Jeżeli cienisty miałby się gdzieś zaszyć, no to tam byłoby idealne miejsce. No,
Nie zweryfikujemy tego siedząc na dupie i dyskutując. Nie ma co tracić czasu. Demon może w każdej chwili dokonać kolejnego ataku. Grzej silnik. Ja zbiorę sprzęt i ruszamy. Po prawie 20 minutach jazdy granatowe Audi 80 zaparkowało na poboczu żużlowej drogi, odstraszając wronę rykiem silnika. Już z odległości 50 metrów powitał ich upiorny widok szarego budynku o popękanych ścianach i rozbitych oknach. Teren wokół porośnięty był fasadą krzaków, obumarłych drzew oraz niemal metrowych pokrzyw. Jakby tego było mało, wejście do garbarni zostało starannie zabezpieczone policyjną taśmą. Jesteś gotów? Tak. Zwarty i gotowy. Możesz na mnie liczyć. Dobrze. Musimy być czujni. Nie wiadomo, co znajdziemy w środku, ale nie spodziewałbym się miłego powitania z tortem i balonami. Bądź ostrożny i uważaj na siebie. W razie czego będę tuż obok. Oczywiście, szefie. Przecież to nie jest mój pierwszy raz. Zresztą po akcji z mamuną niewiele jest w stanie mnie zaskoczyć. Adam skinął głową i sięgnął do brezentowej torby. Chwilę w niej pogrzebał, po czym wydobył z jej wnętrza mały flakonik z brązową cieczą i psiknął jej zawartość najpierw na siebie, a potem na towarzysza. To feromony Neckera. Skutecznie niwelują ludzki zapach. Dzięki nim cienisty będzie miał utrudnione zadanie, aby nas wyczuć. Następnie wyciągnął z kabury zmodyfikowany rewolwer Smith & Wesson model 686. Potrzymał go chwilę w dłoni, jakby ważąc jego ciężar, po czym wysunął bęben, w którym znajdowało się 7 naboi wykonanych z czystego srebra. Zanim wysiadł z auta, odetchnął głęboko i wyszeptał do siebie. Bracie, jeżeli mnie słyszysz, proszę, czuwaj nade mną. Pomimo posępnej atmosfery, którą roztaczała opuszczona garbarnia, pogoda na zewnątrz była iście wakacyjna. Słońce paliło przyjemnie w plecy, a chłodny wiatr orzeźwiająco muskał spocone twarze. Ptaki dawały koncert pięknego śpiewu. Nic nie sugerowało tego, że w podziemiach budynku może skrywać się żądny krwi demon. Przeszli przez wyrwę w betonowym płocie i udali się wzdłuż odrapanej ściany prosto do głównego wejścia. Wszędzie wokół walały się śmieci oraz wyschnięte gałęzie. Powietrze śmierdziało zbutwiałym drewnem. Było tak gorąco, że Staniewski podwinął rękawy białej koszuli oraz rozpiął górny guzik, co raczej należało do rzadkości w jego zachowaniu. Kiedy znaleźli się przy drzwiach, oprócz policyjnych taśm ujrzeli także świeżo założoną kłódkę. Mogli oczywiście spróbować ją zniszczyć, ale woleli nie zdradzać swojej obecności niepotrzebnymi hałasami. Spróbujmy znaleźć inne wejście, zasugerował Wolski. Ostrożnie udali się na tył budynku. Aby się do niego dostać, ruszyli wydeptaną ścieżką pomiędzy drzewami, omijając przy tym sterty rozrzuconego gruzu. Przeszli przez rozwaloną furtkę od metalowej bramki i po kilkunastu metrach znaleźli szerokie okno, przez które z łatwością byli w stanie prześlizgnąć się do środka. Jako pierwszy zszedł Paweł. Staniewski zaś w skupieniu oświetlał mu drogę latarką. Wprawdzie blask przedpołudnia zdawał się dość intensywny, jednak wnętrze piwnicy było na tyle przyciemnione, że bez dodatkowych źródeł światła błądziliby niemal po omacku. Ach, cholera, ale ty śmierdzi. Ciszej. Zachowajmy dyskrecję. Nie chcę, aby to coś wzięło nas z zaskoczenia.
Następujące po sobie korytarze pokonali bez pośpiechu, bacznie stawiając kroki. Przy każdym niespodziewanym dźwięku zastygali w bezruchu, a dla bezpieczeństwa dobyli broń. Wszak zabić demona jest trudno, ale nie jest to niemożliwe. Staniewski nakierował światło latarki na sporych rozmiarów rozpadlinę w podłodze i machnął do Wolskiego. Spójrz tutaj. To chyba tutaj znaleziono chłopców. Policja zabezpieczyła miejsce zbrodni, ale wątpię, by miało to kogokolwiek odstraszyć. Dziura nie wygląda na głęboką. Może z 2 metry, nie więcej. To tłumaczyłoby, dlaczego jeden z nastolatków zwichnął kostkę, a drugi pewnie zszedł mu z pomocą. No i wtedy... Ta. Staniewski skinął głową, po czym wyciągnął z torby niewielkich rozmiarów urządzenie i włączył je ostrożnym ruchem. Potem nakierował je w głąb otworu, na podłogę, ściany, a następnie na dalsze pomieszczenia w zasięgu wzroku. Poziom pola elektromagnetycznego w normie. Nie widzę żadnych anomalii. Dobra. Schodzę jako pierwszy. Paweł sprawnym ruchem zsunął się z krawędzi wyrwy na poziom niżej. Gdy znalazł się na dole, zakasłał od nadmiaru unoszącego się w powietrzu kurzu. Dokładnie oświetlił wnętrze piwnicy, a potem zwrócił się do szefa. Tu jest jakiś korytarz. Złaź, droga wolna. Chwila, czekaj na mnie. Mimo iż Staniewski przekroczył magiczną barierę 40 już kilka wiosen temu, sprawnością fizyczną wcale nie odbiegał od młodszego wiekiem asystenta. Wolski niejednokrotnie powtarzał, że z taką witalnością i kondycją spokojnie mógłby próbować sił w biegach przełajowych. Ciemny korytarz wił się niczym labirynt. Odrapane ściany sprawiały wrażenie grożących zawaleniem. Sufit posiadał kilkumetrowe pęknięcia, z których skapywały krople wody, a podłoga składała się głównie z rozbitych desek i skruszonych cegieł. Wszędzie panowała wilgoć i pleśń. Oddychanie graniczyło z nie lada wyzwaniem. Do tego im głębiej się znajdowali, tym uderzała ich silniejsza woń zmurszałego drewna. Licznik dalej nie wykazuje nic nadzwyczajnego. Promieniowanie również w normie. Cholera, zimno tu. Sprawdź lepiej ruch ciepła. Chcę mieć pewność, że nic się nie kryje w tej ciemności. Robi się, szefie. Aparatura działa. Okej? Mamy obraz. Niebiesko jak w Bałtyku. Żadnych oznak cieplnych. Na ścianach i suficie brak podwyższonej temperatury. Wygląda na to, że w odległości 20 metrów nie ma nic więcej niż pusty korytarz. No dobra, to idziemy dalej. Jesteśmy tylko my i ten cholerny tunel. Ciekawe w ogóle, jak daleko prowadzi. Czytałem kiedyś, że podobno piwnice garbarni rozciągają się na setki metrów i mają wiele odnóg. Chyba niewiele w tym prawdy, bo od kilku minut ciągle idziemy prosto. Żadnych rozwidleń czy coś w tym stylu. Ej, chwila. Widzę jakiś ruch w oddali. Po lewej stronie przy ścianie. Kilka małych punktów cieplnych. Szlak zbliżają się do nas. Staniewski skierował światło latarki we wskazane miejsce i odruchowo wyciągnął broń. Wolski zrobił to samo. Stali teraz niczym dwaj policjanci, czekający, aż porywacze wypuszczą zakładników, zwarci i gotowi w każdej chwili pociągnąć za spust. Mrok utrudniał widoczność. Przenikliwe zimno pobudzało mięśnie do drgań, a cisza zaczęła działać na wyobraźnię, tworząc możliwie najczarniejsze scenariusze. Wtedy z ciemności, z odległości kilku metrów od detektywów,
dobiegł najpierw przytłumiony pisk, a potem wyłonił się widok ogromnego sznura szczurów, które prześcigały się ze sobą, jakby groziło im śmiertelne niebezpieczeństwo. Staniewski spojrzał na asystenta i skinął głową. Opuść broń. To tylko szczury. Cholera. Prawie dostałem zawału. Ciekawe, co je tak wystraszyło. Nie wiem. I chyba nie chcę znać odpowiedzi. Coś mi mówi, że jesteśmy na dobrej drodze. Zachowajmy czujność. Szczury normalnie się tak nie zachowują. Wiem coś o tym. To co? Gotowy? Tak. Dobrze. Obserwuj termowizor i informuj, gdyby coś się znowu zbliżało. Jasne, szefie. Kolejne kilkadziesiąt metrów przeszli wolnymi krokami, stale oświetlając drogę przed sobą. Blask latarek co rusz ujawniał uszkodzenia na ścianach, ale próżno było szukać tu śladów ludzkiej egzystencji. Zazwyczaj w tego typu miejscach kryją się bezdomni lub nastoletnie ćpuny, dlatego brak ich obecności napawał Staniewskiego coraz większym niepokojem. Nie zamierzał jednak dać po sobie poznać, że ogarnia go strach. Wszak lęk przed niebezpieczeństwem pomaga w kryzysowych sytuacjach, pompuje adrenalinę do ciała oraz przyspiesza instynktowne działanie. A przecież w zawodzie detektywa od zjawisk paranormalnych każda zła decyzja może zakończyć się śmiercią. Hej, słyszysz to? Nad nami. Coś jakby... Samochody. Jesteśmy pewnie pod ulicą. O ile mnie orientacja nie myli, powinniśmy znajdować się w okolicy Mełgiewskiej albo Alei Tysiąclecia. No to przeszliśmy nie lada kawałek, a końca nie widać. Chyba wykrakałeś. Spójrz, tam w oddali. Widzisz światło? Wolski skierował latarkę w głąb tunelu. Jej blask był lekko przyćmiony, ale wyraźnie kontrastował z ciemnością, dzięki czemu udało im się dostrzec jaskrawy punkt, który niewątpliwie tańczył na tle mroku. Dopiero po chwili zorientowali się, że był to czerwony płomień pochodni. Zwolnili krok. Adam spojrzał dla pewności w radar, ale ten nie wykazywał żadnych anomalii. Paweł także nie zarejestrował ruchu na czujniku ciepła, nie licząc ognia. Na wszelki wypadek Staniewski ponownie dobył rewolwer. Zbliżył do ściany, a następnie machnął do asystenta. Idziemy. Tylko ostrożnie. Mam złe przeczucia. Obyś tym razem się mylił. Nie. Nie chodzi mi o cienistego. Gdyby przybywał teraz pod ziemią, już dawno by nas zaatakował. Więc skąd te obawy? Adam nie odpowiedział. Skinął za to głową przed siebie, wyznaczając kierunek marszu, po czym udał się w stronę światła. Paweł ruszył jego śladem. Choć wewnątrz piwnicy panował chłód, po czole spłynęła mu kropla potu. Dłonie zacisnął na chwycie broni. Bał się. Nie była to wprawdzie jego pierwsza taka akcja, ale zawsze coś mogło pójść nie tak. Tym bardziej, że jego porywczy charakter niejednokrotnie wpędzał go w kłopoty. Na końcu tunelu powitały ich zawieszona pod sufitem pochodnia oraz znajdujące się pod nią masywne drewniane drzwi, do których przytwierdzona była bydlęca czaszka. Pokryty rdzą stelaż wyglądał na stary. Potwierdzały to także zniszczony zamek i wyłamana klamka. Staniewski odetchnął ciężko, naparł na nie barkiem i po odliczeniu do trzech pchnął z całej siły. Po tunelu poniosło się echo skrzypiących zawiasów. Wolski rozejrzał się nerwowo, ale szybko przełknął z ulgą ślinę, gdyż dźwięki prędko zanikły, ustępując miejsca ciszy.
Kiedy znaleźli się w pomieszczeniu, oślepił ich blask palących się w kątach świec. Oczy potrzebowały dłuższej chwili, aby przyzwyczaić się do jasności. Ponadto roznosiła się tu dziwna, siarkowa woń. Detektywi zdali sobie sprawę, że wnętrze znacząco różniło się od przesiąkniętych pleśnią korytarzy. Ceglane ściany skąpane w pomarańczowym blasku płomieni pokryte były malowidłami przedstawiającymi pradawne obrzędy. Na środku pokoju stał prostokątny, ręcznie rzeźbiony stół z czaszkami na rogach blatu. Na nim piętrzyły się stosy zakurzonych ksiąg, a na ich szczycie widniał pergaminowy zwój z zagadkowym rysunkiem. Staniewski zgasił latarkę i niepewnym krokiem podszedł do mebla. Staroaramejski. Potrafisz to odczytać? Nie bardzo. Rozpoznaję tylko pojedyncze słowa. Siła, życie, wieczny sen, zapomniany. Wygląda to na opis jakiegoś rytuału, ale trudno powiedzieć, co dokładnie przedstawia. Zrób zdjęcie. Skonsultujemy to z Kalterem. Jasne. Wolski wydobył z torby polaroid i przyłożył go do twarzy. Przez chwilę stabilizował obraz, po czym pomieszczenie dwukrotnie rozjaśniła lampa błyskowa. Gotowe. Na wszelki wypadek sfotografuję także resztę pokoju. Dokładne oględziny zajęły im około 20 minut. Wolski w tym czasie sporządził pełną dokumentację zdjęciową, a Staniewski zapoznał się z malowidłami oraz pokaźnych rozmiarów biblioteczką książek. Jego uwagę przykuł także zabytkowy kufer, w którego wnętrzu odkrył przyrządy niezbędne do alchemii oraz okultystycznych rytuałów. Wygląda na to, że cienisty musi być niezwykle inteligentną kreaturą. Mało który demon potrafi posługiwać się prastarą magią, nie mówiąc w ogóle umiejętności pisania i czytania. Spójrz na te wszystkie rzeczy. On ma jakiś cel. To z pewnością nie były zabójstwa dla samego rozlewu krwi. A co z tymi zapiskami? Udało ci się coś odkryć? I tak, i nie. Wydaje mi się, że cienisty odprawiał tu jakieś starodawne rytuały, ale nie wiem niestety jakie. Bazując jednak na jego technice działania i tym, co tu znalazłem, mogę wywnioskować, że wysysał z ofiar energię życiową i w jakiś sposób wtłaczał ją do swojego organizmu. Pozwala to wysnuć wniosek, iż ma zapewne setki, o ile nie tysiące lat. Coś jak wampir? Tak, ale energetyczny. Problem w tym, że odprawienie takiej ceremonii jest niezmiernie trudne, nawet dla istoty demonicznej. Co sugerujesz? Że jest ich więcej albo ktoś mu pomógł? Mam nadzieję, że nie. Z jednym damy sobie radę. Ale jeżeli działa tu cała horda... Ale nie martw się. Jesteśmy przecież profesjonalistami. Pamiętasz akcję na zamku w Ogrodzieńcu? Gdy duch Warszyckiego uwięził nas w lochach w swojej sali tortur? Byliśmy przekonani, że już po nas i nigdy się stamtąd nie wydostaniemy. I co? Jak widzisz, jesteśmy cali i zdrowi. Tak. Mieliśmy wtedy więcej farta niż rozumu. Teraz też szczęście będzie nam sprzyjać. Zaufaj mi. Przyjacielu. Względny spokój przerwał odgłos skrzypiących desek. Paweł skinął na szefa, a ten bez słowa wyciągnął miernik pola elektromagnetycznego. Nakierował go w stronę źródła dźwięku, a kiedy na sprzęcie zapaliła się czerwona lampka, skinął na towarzysza i wydobył broń. Odruchowo wysunął także bębenek,
aby upewnić się, że rewolwer był w pełni naładowany. Odgłos zbliżających się kroków narastał z każdym kolejnym oddechem. Mężczyźni przywarli do ścian, a Staniewski dodatkowo skłonił się i schował za gablotą z książkami. Wolski natomiast stanął bliżej drzwi, gotowy w każdej chwili wystrzelić w bestię pociskiem z czystego srebra. Sekundy ciągnęły się niczym guma do rzucia. Palce detektywów zacisnęły się na spustach, a serca zgrały w jeden rytm. Ku ich zdziwieniu nagle nastała cisza. Dało się słyszeć tylko nerwowe przełykanie śliny. Miernik jednak ciągle rejestrował obecność paranormalnej istoty, więc musieli zachować czujność. Trudno ocenić, jak długo stali w bezruchu, lecz w ich odczuciu minęło zaledwie kilka sekund. Wolski pokręcił głową, rozluźniając mięśnie karku. Przez moment naszła go myśl, aby wychylić się zza drzwi, ale nie chciał ryzykować nadziania się na szpony demona. Wiedział, że musi zachować spokój i trzeźwość umysłu. Zmrużył oczy i spojrzał na Staniewskiego, którego wyraz twarzy nie zdradzał żadnych emocji. Wyglądał jak myśliwy, cierpliwie czekający na swoją ofiarę. Pozycja niewzruszona, lewe oko przymknięte, a prawe ulokowane na muszce rewolweru. Stał sztywno, wpatrzony w głąb ciemnego tunelu. Po chwili, jakby natchniony intuicją, obrócił się do asystenta i wrzasnął. Paweł, za tobą! Wolski zadziałał od razu. Zanim dosięgły go pazury cienistego, rzucił się w bok i upadł na plecy. Ignorując ból, wycelował w demona i strzelił. Kula jednak przedziurawiła powietrze i utknęła w ścianie. Pociągnął za spust ponownie, lecz i tym razem chybił. Dopiero po trzecim strzale zrozumiał, że pociski przeszywały ciało cienistego, nie robiąc mu żadnej krzywdy. Nie umknęło to uwadze Staniewskiemu. Prędko sięgnął do torby, chwycił bombę dwimerytową i cisnął nią prosto w stwora. Pomieszczenie momentalnie wypełniło się obłokiem srebrzanych opiłków. Demon zaryczał i wyskoczył pod sam sufit, ale nie był już w stanie przybrać duchowej formy. Jego ciało lśniło w blasku świec, ukazując wątłą, ludzką sylwetkę. Teraz! Nie może używać magii! Wolski zerwał się do pozycji stojącej i po raz kolejny wycelował, aby strzelić w bestię. Nie zdążył. Cienisty sprawnym ruchem wytrącił mu broń z dłoni i pchnął mocno na ścianę. W powietrzu rozniósł się trzask i kurz skruszonych cegieł. Paweł jęknął pod wpływem bólu, ale nie utracił świadomości. Adrenalina nie pozwoliła mu odpłynąć. Pomimo cierpienia przeczołgał się po podłodze i schował pod stołem, kupując w ten sposób kilka cennych sekund. Adam tymczasem trzymał już stwora na celowniku. Nim oddał strzał, odetchnął głęboko i zmrużył oczy. Pociągnął za spust. Krzyk potwora niemal zatrząsnął całą piwnicą. Z biblioteczki powypadały książki. Z sufitu uleciał tynk. Pocisk mimo to nie zdołał powalić bestii, więc Adam wypalił ponownie. A wtedy ściana przed nim pokryła się błękitną cieczą, która natychmiast przeżarła cegły. Teraz! Łap go! Wolski pośpiesznie wykonał polecenie i rzucił metalową kulą, która rozwarła się w powietrzu, wypuszczając srebrną sieć. Potwór zaryczał raz jeszcze, tym razem słabiej, i osunął się na podłogę pod naciskiem zniewalających węzłów. Był w potrzasku, nie mógł się ruszyć. Próbował jeszcze ostatkiem sił się wyswobodzić, lecz
Poniesione rany osłabiły go na tyle, że zdołał tylko zawyć jak zbłąkany pies. Jesteś cały? Tak. To dobrze. Wszystko dobrze. Trochę mnie tylko poobijał. W porządku. Póki jest osłabiony, nic nam nie grozi. Żyje, co prawda, ale w tym stanie nie stanowi zagrożenia. Tak. Na wszelki wypadek staraj się jednak do niego nie zbliżać. Nawet nie mam ochoty. Co z nim zrobimy? Chyba nie mamy wyjścia. Musimy oddać go w ręce Instytutu Badań Paranormalnych. Oni już będą wiedzieli, jak się nim zająć. W tej samej chwili, zza pleców detektywów, rozniósł się szaleńczy, acz przytłumiony śmiech. Głupcy, nie wiecie nawet, z czym macie do czynienia. Naprawdę wierzycie, że moja śmierć może go zatrzymać? Jesteście słabi, bezużyteczni. Spóźniliście się. Lada moment, a wybudzi się z wiecznego snu i ponownie zasiądzie na należytym mu tronie. A wy, plugawcy, jako pierwsi poczujecie jego gniew. Kalter dojechał na miejsce po niecałej godzinie. Wolski co prawda musiał wyjść na zewnątrz, żeby złapać choć jedną kreskę zasięgu i do niego zadzwonić. Ale obecność medium w tej sytuacji wydawała się niezbędna. Przynajmniej tak uważał Adam. Kiedy wszedł do pomieszczenia, wciągnął w płuca zatęchły odór piwnicy i dokładnie zlustrował wnętrze. Nie krył zaskoczenia. Jego postarzała, pokryta zmarszczkami twarz, wykrzywiła się na widok uwięzionego demona. No, dobra robota, panowie. Nie było to łatwe, ale udało nam się go złapać. Sieć z czystego srebra skutecznie osłabia jego moce, także chwilowo nie stanowi zagrożenia. Ale radzę jednak uważać. Nie obcięliśmy mu pazurów. Kalter uśmiechnął się lekko i ostrożnie podszedł do stwora. Oczy skierował początkowo na szpony, potem na wypływającą z rany niebieską ciecz, a następnie skupił uwagę na ostrych jak igły kłach. Zadumał się przez moment. Bestia, choć nie odezwała się ani słowem, stale wodziła ślepiami po jego dłoniach. Czekała na jego ruch. Człowiek cień w rzeczy samej. Wyjątkowo dojrzały osobnik. Powiedziałbym nawet, że sędziwego wieku. Widzicie te zmizerniałe kończyny i zapadnięte oczodoły? Mieliście szczęście. Młodsze jednostki z reguły są sprawniejsze fizycznie i zdecydowanie silniejsze. Ile może mieć lat? Trudno powiedzieć. Szacowałbym między 200 a 250. Może więcej. Cieniści to bardzo rzadko występujące istoty, a dostępna literatura nie zawiera zbyt wielu informacji na ich temat. Aczkolwiek pewne jest to, że nie znalazł się tu przypadkiem. Co masz na myśli? Przekopałem się przez policyjne archiwa oraz popytałem kilku wpływowych ludzi z branży. Dane nie są oficjalne, ale z pewną dozą ufności mogę stwierdzić, że ów demon poluje w naszym województwie od wielu, wielu lat. Schemat działania pozostaje niezmienny. Wysysa energię życiową z ofiar, a następnie pozoruje wszystko na nieszczęśliwy wypadek lub samobójstwo. Dziwne, że policja nie powiązała ze sobą tych akcji.
Przecież ofiar mogły być dziesiątki, a nawet i setki. A dlaczego by mieli? Samobójstwo to samobójstwo. Po co drążyć temat? Myślisz, że mundurowych obchodzi, że w danym tygodniu zabiło się więcej ludzi niż zwykle? Mocno wątpliwe. Poza tym, kto by uwierzył w serię skrupulatnie zaplanowanych ataków? Statystyki samobójstw stale rosną. Trudno to kontrolować. Uwierz mi, ten demon nie jest głupi. Działał bardzo ostrożnie i dokładnie zacierał ślady. Zabrzmi to brutalnie, ale mieliśmy szczęście, że tych dwóch chłopców wtargnęło na jego teren. W innym wypadku nigdy byśmy nie wpadli na jego trop. Opisałbym to innymi słowami, ale nie sposób odmówić ci racji. Odkąd go uwięziliśmy, wypowiedział zaledwie kilka zdań. Trudno coś z tego wywnioskować, ale wygląda na to, że cienisty działał z czyjegoś polecenia. Podobno jego pan niedługo się wybudzi i, cytuję, ponownie zasiądzie na należytym mu tronie. Później zamilkł. Próbowałem go przesłuchać, ale moje sposoby na niego nie działają. Wiesz, co mógł mieć na myśli? Nie wiem, ale mogę się dowiedzieć. Aczkolwiek może to być niebezpieczne. Zarówno dla mnie, jak i dla was. Tak, tak, zawsze tak mówisz. Bo zawsze jest to prawdą. No dalej. Podejdźcie bliżej, musicie mi pomóc. Paweł, wyciągnij na wszelki wypadek broń i wyceluj mu w łeb. W razie gdyby zadziało się coś nie po naszej myśli, strzelaj. Pamiętaj, dobry demon to martwy demon. A ty, Adamie, przytrzymaj mu sztywno głowę. Najlepiej tak, aby nie mógł nią ruszać. Staniewski starał się ukryć lęk, ale zdradziły go drżące dłonie. Mimo że potwór był uwięziony, wciąż stanowił zagrożenie. Dlatego lepiej było zachować ostrożność. Nigdy nie wiadomo, jak naprawdę jest potężny. Mimo oporów Adam niechętnie zbliżył się do stwora i zacisnął palce na jego galaretowatej skórze. Kiedy każdy wykonał już swoje zadanie, Kalter podwinął rękawy koszuli i klęknął na jedno kolano. Wzrok skierował prosto w ślepia potwora. Nie czekał długo. Ospałym ruchem zbliżył do paszczy rękę, z której zaczęła emanować ledwie dostrzegalna jasność. Światło wyraźnie sprawiało cienistemu ból. Im dłoń znajdowała się bliżej twarzy demona, tym głośniej charczał i dyszał. A gdy wreszcie spoczęła na jego skroni, pokój wypełnił przeraźliwy ryk cierpienia. Twoja wola należy do mnie! Będziesz mi posłuszny! Cienisty zaryczał raz jeszcze, a jego oczy pokryły się bielmem. Wnet zniknęła agresja, a jej miejsce zajęła uległość. Nie mógł wyrwać się z pułapki, ani oprzeć urokowi. Kim jest twój pan? Komu służysz i w jakim celu? On śpi. Uwięziony poza wzrokiem śmiertelników. Kim on jest? Azazel. Powstanie z czeluści piekieł, by zapanować nad plukawymi ludźmi. Azazel, mój pan. Dlaczego mu służysz? Wybrał mnie, bym pomógł mu się odrodzić. I w tym celu zabiłeś tych wszystkich ludzi, by oddać mu ich energię życiową? Gdzie się ukrywa? Nigdy tam nie dotrzesz. To poza twoim zasięgiem. Teraz to ja ci wydaję rozkazy. Pokaż mi, gdzie on jest. Nakazuję ci!
Demon zaryczał po raz kolejny, a z jego uszu, oczu i ust wystrzeliły promienie białego światła. Ból przeszywał go na wskroś. Kończyny wygięły się pod nienaturalnym kątem. Gdzie on jest? Pokaż mi jego więzienie! W tej samej chwili łapa bestii wykonała błyskawiczny ruch, a szeroko rozwarte szpony objęły twarz Staniewskiego. Detektyw nie zdążył nawet mrugnąć. Ogarnęła go ciemność. Ustały wszystkie dźwięki. Zadrżał, a potem zesztywniał. I poczuł, jak jego dusza odrywa się od ciała. Z trudem doszedł do siebie, a kiedy otworzył oczy, dotarło do niego, że znalazł się w długim i ciemnym korytarzu. Panowała tu cisza, a czas zdawał się zatrzymać. Obraz lekko się kołysał. Do pewnego stopnia przypominało to trzęsienie ziemi pod jego stopami. A może tylko wirowało mu w głowie? Czuł, jakby w ciągu sekund pokonał tysiące kilometrów. Jakby każdy atom rozszczepił się, a później ponownie złączył. Dopiero po dłuższej chwili zrozumiał, że cienisty w jakiś sposób przeniósł go w inne miejsce, z dala od towarzyszy. W miejsce tak obce i przepełnione beznadzieją, że poczuł ból w sercu i lęk przed tym, co może skrywać się na końcu pomieszczenia. Wtem coś pchnęło go do przodu. Z każdym krokiem cisza zdawała się rozpływać pod naciskiem przytłumionych odgłosów. Z początku ledwie słyszalnych, potem zaś coraz głośniejszych, aż wreszcie dało się z nich wyłapać pojedyncze krzyki. Adam zamarł na samą myśl o przepełnionych cierpieniem wrzaskach. Nie wiedział, do kogo należały. Ale miał pewność, że nie było ich kilka, nawet nie kilkadziesiąt, lecz setki. Legion błagających o pomoc głosów stał się teraz tak intensywny, że zagłuszał nawet czarne wizje, które zalały jego umysł. Krzyki przywodziły na myśl piekło przepełnione płaczem grzeszników. Z jakiegoś powodu ruszył przed siebie, choć sam nie rozumiał dlaczego. Korytarz ciągnął się bez końca, lecz po chwili z ciemności zaczęły wyłaniać się kontury krat oraz powieszonych nad nimi tabliczek. Każda z nich odpowiadała następującym po sobie numerom. 1, 2, 3, 4... aż w nieskończoność. Adam podszedł do pierwszej i zacisnął dłonie na metalowej kracie blokującej przejście do znajdującego się za nią pomieszczenia. Mrok skutecznie przysłaniał to, co kryło się w środku. Jęk rozpaczy wybrzmiewał jednak na tyle głośno, że detektyw nie mógł przejść obok tego obojętnie. Zwłaszcza, że dostrzegł nieznaczny ruch, który po chwili przerodził się w wątłą, wychudzoną sylwetkę. To był człowiek, a raczej to, co z niego zostało. Puste oczy, podcięte nadgarstki i zastygła na rękach krew nie dawały powodu, by sądzić, że ów nieszczęśnik mógł jeszcze żyć. Adam zdał sobie wtedy sprawę, że nie były to zwykłe pokoje, a cele. Istne więzienie dla dusz ofiar zamordowanych przez cienistego. To tu trzymał on zgromadzoną energię w postaci widm, będących niczym innym niż posiłek dla jego pana. Wszystko stało się jasne. Demon przeniósł Adama do kryjówki Azazela.
do miejsca obcego dla ludzi i niewątpliwie ponurego dla udręczonych dusz. Najgorsze było to, że Staniewski, choć próbował, nie miał możliwości, by je uwolnić. Kraty trzymały mocno i pomimo włożenia całej siły nie drgnęły choćby o centymetr. Detektyw był zatem na straconej pozycji. Jako żyjący człowiek w świecie duchów stracił całą swą moc, a co za tym idzie także oręż do walki ze złem. Nie chciał, ale musiał zignorować błaganie o pomoc i po prostu iść dalej. Nawet gdy mijał po drodze wyjące o ratunek ofiary, mógł tylko spoglądać w ich pozbawione życia oczy i szeptać: przepraszam, uwolnię was, obiecuję. 328, 329, 330. Ilość cel zdawała się nie mieć końca. Większość wyglądała na puste, choć tak naprawdę każda więziła w sobie ofiarę. W jednej z nich Adam nawet rozpoznał Małgorzatę Mazurek, żonę klienta, który wynajął go do rozwiązania sprawy jej enigmatycznej śmierci. Miał pamięć do twarzy. Nie przeszkadzał mu fakt, że widział ją tylko dwukrotnie na zdjęciach. Był pewien, że to ona. W gruncie rzeczy to wcale nie zmieniło jego położenia, a wręcz dobiło go jeszcze mocniej. Musiał jednakże pokonać słabości oraz oprzeć się przygnębieniu płynącemu z tak okropnego miejsca, mimo iż z początku wydawało się to niemożliwe. Krzyki narastały, a on nie był w stanie ich uciszyć. Kroki wiodły go w nieznane. Musiał jednak brnąć do celu, aby stawić czoła sile, która je wyrwała ze świata żywych. Po dłuższej chwili wąski korytarz rozszerzył się po obu stronach, ukazując wielką, pozbawioną głębi pustkę, nad którą roztaczała się delikatna mgła. Panował tu niemiłosierny smród spalenizny. Trudno ocenić, jak ogromne było to pomieszczenie, ale z pewnością zmieściłoby się tu co najmniej 1000 ludzi. Adam wykonał kilka ostrożnych kroków, a potem zastygł na moment i wytężył wzrok. Na środku ciemnego placu, pośród zamglenia, dostrzegł sylwetkę bestii. Monstrum tak gigantyczne, że przy jego wymiarach Staniewski wydawał się ledwie mrówką. A kiedy podszedł bliżej, usłyszał potworne, bulgoczące chrapanie. Azazel spał, pogrążony w wiecznym śnie. Ukryty głęboko pod ziemią w czeluściach piekieł, odbywał swą karę za występki przeciwko samemu Bogu. Aczkolwiek pomimo budzących lęk rozmiarów, wyglądał także na wychudzonego i pozbawionego sił. Mięśnie miał wiotkie, skóra zwisała bezwładnie z pokrytego sierścią ciała. Szanse na pokonanie bestii były niewielkie, lecz niezależnie od rokowań, Adam gotów był stanąć w szranki choćby z samym diabłem. Wiedział to. Wiedział od dnia, kiedy blisko 12 lat temu po raz pierwszy zmierzył się z fizyczną emanacją zła. Obszedł dokładnie stwora, starając się zlokalizować jego słabe punkty. Oczy dokładnie mierzyły każdy szczegół ogromnego cielska, każdy szpon i pióro na czarnych, rozłożystych skrzydłach, a przede wszystkim bulwiasty łeb, zakończony dwoma zakrzywionymi rogami. Póki spał, nie stanowił zagrożenia. To przekonanie zasiało w umyśle detektywa zwodniczy spokój, lecz prędko tego pożałował.
Potwór niespodziewanie rozsunął powieki, jakby poczuł rozchodzący się w powietrzu strach, który zadziałał na niego jak sole trzeźwiące. Na widok Adama zaryczał wściekle, po czym ukazał swą kolosalną, przerażającą posturę. Wbrew oczekiwaniom, zamiast zaatakować z pełnym impetem, spojrzał na detektywa wzrokiem pełnym pogardy i obrzydzenia, a następnie przestąpił z nogi na nogę. Z jego nozdrzy wydobył się potężny wydech. Dlaczego zakłócasz mój spokój, śmiertelniku? Staniewski milczał. Nie był w stanie wydusić z siebie choćby jęknięcia. Demon wciąż spokojnie czekał na odpowiedź. Po chwili jednak stracił cierpliwość, odczytując ciszę jako pogardę dla swej potęgi. Jak śmiesz przychodzić tutaj bez okazania należytego szacunku? Czyżbyś nie wiedział, kim jestem? Detektyw patrzył ślepo przed siebie, całkowicie ignorując głos demona. Myśli skupił wokół uwięzionych dusz, których jęk rozbrzmiewał niczym kościelny chór. Wyraźnie słyszał ich błaganie o pomoc. To one się z nim skontaktowały podczas seansu u Kaltera. Ich wołania przebiły się przez świat duchów i wdarły do jego umysłu. To one go wybrały, aby zniszczył porzewiałe kajdany oraz zapewnił im wieczny spokój. Wiem, kim jesteś. Jesteś tylko plugawym złem, które zamierzam zniszczyć. Azazel zaryczał potężnie w odpowiedzi na groźbę. Zatrzepotał skrzydłami, szpony wbił w podłogę. Rozmiar zadziałał na korzyść Staniewskiego. Był znacznie mniejszy od przeciwnika, a co za tym idzie, zwinniejszy i szybszy. Z łatwością więc uchylił się pod potężnym łapskiem demona, które świsnęło tuż nad jego głową, a potem z impetem uderzyło o ścianę. Huk pękającej skały niemal wytrącił go z równowagi. Ustał jednak na nogach i rzucił się w bok, gdyż zaraz za pierwszym ciosem poleciał kolejny, również chybiony. Kolejny cios i kolejny unik. Akrobacje odbierały Staniewskiemu sił. Płuca domagały się uzupełnienia niedoborów tlenu. Miał swoje lata. Po chwili, gdy przybrał odpowiednią pozycję, poczęstował Azazela potrójną salwą srebrnej amunicji. Próżno by jednak sądzić, że tak prosty atak wyrządzi diabelskiemu pomiotowi krzywdę. W ułamku sekundy okrył się skrzydłami, które zadziałały jak tarcza i odbiły pociski. Szczęśliwie dla Staniewskiego głowa stwora pozostała odkryta, toteż przymknął lewe oko, odczekał na odpowiedni moment i strzelił prosto w jego paszczę. Kula przecięła powietrze i wbiła się w prawy policzek bestii, czemu towarzyszył potężny ryk bólu. Demon zachwiał się na nogach i osunął w tył. Z pyska pociekła mu krew. Wydawało się, że zaraz upadnie, lecz wtedy zamachnął się z całych sił, po czym rąbnął detektywa tak mocno, że ten odleciał na kilka metrów i wyrżnął plecami o ścianę. Kości ledwie zniosły uderzenie. Pociemniało mu przed oczami. Teraz to Adam ryknął boleśnie. Demon nie zamierzał na tym poprzestać. W geście triumfu przeszedł się ostentacyjnie po ciemnej sali i zarechotał, a potem z dumą w głosie wyryczał. Tylko na tyle cię stać? Jesteś żałosny, człowieku. Naprawdę myślałeś, że zdołasz mnie pokonać? Mnie? Upadłego? Staniewski z trudem dochodził do siebie. Nie miał siły, by choćby przewrócić się na plecy.
Szumiało mu w głowie. Gdzieś głęboko w odmętach umysłu pojawiła się myśl, że nie da rady, że jest za słaby. Na domiar złego wokół niego utworzyło się kilka dziur w podłodze, z których wypełzły kościste ręce i złapały go za nogi, ramiona i twarz. Nie mógł się ruszyć. Szkielety trzymały mocno, niemal rozrywając mu skórę zimnymi, chropowatymi łapami. Na ten widok Azazel zarechotał jeszcze głośniej, a później wysunął rękę w kierunku Adama. Objął go twardo w pasie i podniósł jak szmacianą lalkę. Z pewnością będziesz smakowitym kąskiem, oznajmił demon, po czym rozdziawił szeroko paszczę. Adam zdołał jedynie zamknąć oczy. Gotów był spotkać się ze śmiercią i po raz ostatni za życia wziąć głęboki wdech. Ogarnęła go ciemność. Nie myślał już o niczym. Wtem dobiegł go przeraźliwy ryk. Rozsunął powieki, a jego twarz pokryła się falą krwi. Nim zdążył zrozumieć, co się właściwie stało, demon poluzował chwyt i upuścił go na podłogę. Jaskrawe światło ujrzał dopiero po dłuższej chwili. Gdy podniósł się z ziemi, dobiegły go kolejne odgłosy bólu. Z początku nie wiedział, co zaatakowało bestię, ale kiedy wytężył wzrok, ujrzał setkę połyskujących istot, z których większość rozszarpywała ciało Azazela gołymi rękami. Jedne wgryzały się w mięśnie, inne wyłupywały gałki oczne, a konsekwencją tego była tryskająca na wszystkie strony posoka. Wtedy ujrzał coś jeszcze. Smugę białego, dokuczliwie jaskrawego światła. Nie przypominała ona jednak świetlistego punktu, a bliżej nieokreśloną ludzką sylwetkę. Adam pochylił się i przysłonił dłonią oczy, aby uchronić wzrok przed światłem. Jego usta mimowolnie się rozchyliły. Następnie znieruchomiał, widząc, jak istota porzuca przezroczystą powłokę i zaczyna coraz bardziej przypominać znaną mu osobę. Nie był w stanie uwierzyć w to, co zobaczył. Twój czas jeszcze nie nadszedł, Adamie. Bracie, czy to oznacza, że... Czy to on ci to zrobił? Powiedz mi, błagam. Jesteś dobrym człowiekiem. Twoje miejsce jest wśród ludzi, wśród żywych. Nie marnuj więc przyszłości na zrozumienie przeszłości. Tak po prostu musiało być i nic tego nie zmieni. To moja wina. Mogłem temu zapobiec. Uwolniłeś nas. To jest najważniejsze. Dziękujemy ci za to. A teraz weź to. Pora dokończyć dzieła. Andrzej zacisnął pięści, a jego ciało rozświetliło pomieszczenie falą białego światła, która spłynęła w kierunku ledwo dyszącej bestii. Detektyw nie zastanawiał się długo. Skinął głową do brata, a potem ostrożnym krokiem zbliżył się do Azazela. Kiedy lufa broni znalazła się kilka centymetrów od jego twarzy, przyłożył palec do spustu. To twój koniec, demonie. Wybuch pękającej głowy niemal zagłuszył podwójny wystrzał. Wnet opadła ciemność, a na jej miejsce wstąpiła jasność. Posępna atmosfera ulotniła się. Ustały jęki. Powietrze zrobiło się rześkie i przyjemne.
Demon odszedł, zabierając ze sobą wszystko, co złe i nikczemne. Adam nawet się nie zorientował, kiedy zniknął także jego brat. Nie ugasił co prawda płomienia tęsknoty, ale zyskał świadomość, że Andrzej nie zniknął z jego życia. On zawsze z nim był i zawsze będzie jego częścią. Gdy Adam otworzył oczy, ponownie zobaczył Wolskiego i Kaltera. Już po wszystkim. Epilog. Rzęsiste krople deszczu dudniły o chodnik w akompaniamencie zbliżającej się burzy. Wiatr wył intensywnie, zdmuchując ludziom kapelusze i szarpiąc parasole. Gdzieniegdzie dało się słyszeć przytłumione szlochy oraz szepty obecnych na cmentarzu rodzin, które przybyły odwiedzić swych bliskich zmarłych. Bukiet chryzantem w rękach Staniewskiego pachniał nad wyraz intensywnie. Pasował także doskonale do czarnego, marmurowego nagrobka. Detektyw przyklęknął, położył kwiaty na grobie i wymienił już dawno wypalony znicz. Witaj, bracie. Nie musiał mówić nic więcej. Wystarczyło, że jego umysł pogrążył się we wspomnieniach, a serce znowu odczuło pustkę. Nie ogarnął go jednak smutek. Przyszedł tu przecież, aby okazać szacunek Andrzejowi, a nie rozdrapywać stare rany. Ręce same złożyły się do modlitwy. Usta wyrzekły monolog, który w zamyśle miał przypominać rozmowę. Lecz tak naprawdę był dla Adama pewnego rodzaju terapią. A kiedy skończył, włożył dłonie do kremowego płaszcza, pożegnał się skinieniem głowy, jak miał w zwyczaju, i skierował w stronę wyjścia z cmentarza. Nim jednak przeszedł 5 kroków, ujrzał świetlisty punkt na niebie, a potem u jego stóp spadło wirujące na wietrze śnieżno-białe pióro. Scenariusz Adrian Iwaniak. Czytał Jakub Rutka.